20:45, kryptospekulacja, Kamil Zajosz i zaczynamy spotkanie głosowe Telegram. Witam. I to spotkanie potrwa szacunkowo 1 godzinę, w zależności oczywiście od zainteresowania. Samo nagranie będzie udostępnione na kanale YouTube. Oczywiście proszę o zachowanie kultury, no i to jest taka okazja do zadawania pytań do nas, moderatorów, no i zwłaszcza Abrakadabra, tak, który będzie miał tutaj swój głos i wyszedł z tą inicjatywą tej głosówki, no i też myślę, że będzie ciekawy dialog nawiązany między nami, wami, a też oddam na początku głos, udostępnię także dla Kadabry, a chociaż chyba moderatorzy z tego co widzę mogą bezpośrednio głos zabierać. Jeżeli Kadabra nie masz takiej możliwości, to napisz. Też dodam, że oczywiście każdy będzie mógł zabierać głos, no i w miarę możliwości będziemy starać się odpowiadać na pytania te precyzyjne i odpowiednie, tak. Czy Kadabra jesteś po drugiej stronie? Halo, halo, jestem, halo. Jestem. No i fajnie. Słychać mnie? Tak, wszystko technicznie jest ok. Ostatnio słyszeliśmy się o okolice października, tak? Jeszcze przed tym eventem chyba listy. Czy to jeszcze tej listy była? Nie była ta lista jeszcze chyba. Nie, to wtedy była, wrzuciliśmy w sumie tą listę chyba podczas tej głosówki, z tego co kojarzę. No właśnie, i to jest początek tej głosówki. Jeżeli macie pytania, to śmiało pytać. Jak Kadabra, ciebie zapytam, jak u ciebie sytuacja, bo my tylko tak się słyszymy de facto na tych głosówkach. No i tylko piszemy, tak osobiście się nie znając, to dodajmy po nas to. No to u mnie wszystko ok, generalnie powiedzmy. Jest spoko. No nie wiem, to co, może tak zaczniemy pomału. Generalnie jak będziecie mieli jakieś pytania, to możecie śmiało pytać. Tam się chyba tutaj jakąś zaznacza łapkę, tak? Kamil się podnosi, jak ktoś chce o coś zapytać, tak? Dobrze kojarzę? Tak, widziałem, że kilka takich łapek było, jednak przed rozpoczęciem, jak takie będą się pojawiać, to myślę, że będziemy dawać, ale myślę, że zanim damy głos też innym, no to może też od siebie, bo oczekiwałeś na ten short Bitcoina, chyba tam cię niestety złapało, tak? No i może ta korekta według ciebie oczekiwana, tak? Znaczy wiesz, generalnie ten short to był zagrany za mniej niż standardowa pozycja spotowa, nie? Ja generalnie nie gram na dźwigni, to było tak w ramach, wiesz, takiego na zasadzie, żeby sprawdzić swoją taką jakby przekonanie, czy pójdzie w tą stronę. Znaczy generalnie ja w ogóle powiem szczerze, jeśli chodzi o ETF-a samego, to byłem zdania, że ETF-a odrzucą. I że będzie taka bardzo narracja, że no nastawią tak wszystkich, że no nie wiadomo, czy ten ETF przyjmą, nie? Także powiem szczerze, no tutaj się pomyliłem. Aczkolwiek no teraz, no zobaczymy, co się będzie dziać. Generalnie tam mocna reakcja jest, moim zdaniem. Bo może tego tak nie widać jakoś super na wykresie. Ale tam no 12% spadło, tak? To troszkę ta cena poszła w dół. Ja generalnie może na początku chciałem powiedzieć taką rzecz, bo bardzo dużo ludzi pyta tutaj na czacie, w co wejść i tak dalej. Tylko jak sobie oddalicie trochę ten wykres tego Bitcoina, to zauważcie, że na przestrzeni, nie wiem, ostatnich, kiedy tutaj we wrześniu był dołek 2023, no to od 122 dni tak naprawdę teraz kupując cokolwiek, no troszkę, może patrząc na Bitcoina, człowiek się ładuje troszkę na górce, nie? Co prawda dużo altów, że tak powiem, skorekciło bardzo mocno, tylko teraz powstaje zasadnicze pytanie, czy ludzie, którzy chcą teraz wejść w jakieś alty, czy oni zrealizowali zysk z tych altów wyżej niż ten alt obecnie jest, nie? Bo też no, nie wiadomo kto jak tam realizował zysk z tych altcoinów. Bo tam bardzo dużo coinów mocno poszło w dół, między innymi ten Clore AI, ten kopany token, tylko że on też bardzo mocno urósł, nie? Także ktoś ładując się w ten token, no musi mieć pod uwagę, że on i tak gdzieś tam zrobił już kilkadziesiąt tam x-ów, tak? Od tam powiedzmy jakiegoś czasu. Znaczy moje podejście teraz jest takie, że ja na razie czekam chwilowo. Uważam, że zobaczymy, możemy zobaczyć Bitcoina poniżej 40. I jeśli zejdzie poniżej 40, to zacznę kupować. Uważam generalnie też tak, że może przejdę w taki, inaczej powiem w ten sposób. Jeśli chodzi o alty, jeśli któryś alt nie zrobił bardzo dobrego wyniku, a powiedzmy w tej tabelce naszej on jest i skupujemy go gdzieś tam pod hossę,
No to gdzieś tam wa warto może zacząć wcześniej te zakupy, bo z racji tego, że zawsze jest taka tendencja, że jak dany alt nie poszedł jakoś super mocno, no to on też nie ma jakoś super z czego spadać, tak? Także można powiedzmy zakupy robić trochę wcześniej. Pod warunkiem oczywiście, że gdzieś tam zrealizowaliście jakieś te zyski, nie wiem, pół miesiąca temu i tak dalej. Chociaż z tych naszych tokenów tam z tabelki, no to niektóre tokeny naprawdę super wyniki robiły. Tam XNA, właśnie Klore, no to tam przepotężne były wyniki. Tam Coinos też ładnie poszedł na około 2 dolary. Teraz można go teraz kupić z 50%, że tak powiem, rabatem. Także odnośnie wejścia, no to ja bym to stwierdził tak, że zależy też kto jak wychodził i czy w ogóle wyszedł, nie? No bo jeśli ktoś na przykład sprzedał Coinosa za 2 dolary i nie wiem, nie chce czekać, nie jest pewny, no to niech tam sobie kupi po te 90 ileś centów, odkupi powiedzmy paczkę, resztę wrzuci w coś innego. Co tam jeszcze chciałem takiego powiedzieć? Powiem szczerze, jestem trochę zszokowany jedną rzeczą, że na obecnym etapie jak wejdziemy sobie w top 100 tokenów, to setny token z 2021 roku z tego piku miał miliard dolarów kapitalizacji, a w tej chwili setny projekt ma 700 milionów, czyli stosunkowo procentowo dużą ilość w porównaniu do tego, co mieliśmy na szczycie tamtej hossy. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo to jest 70%. Także uważam, że sporo. Ja generalnie uważam, że spadniemy troszkę teraz. I będzie okazja, żeby kupić dużo tokenów w fajnych przecenach. Mnie też interesuje w ogóle taka rzecz, czy w ogóle ludzie tutaj zrealizowali jakiekolwiek zyski. Bo nie wiem, czy kojarzycie, ja zacząłem tam realizować w sumie, jak Bitcoin już był chyba przy około 36, ale co o dziwo, te tokeny, na których były takie bardzo mocne pompki przy tych 36, to mimo, że Bitcoin jest teraz przy 40, tam 4, 5, to te tokeny i tak teraz można odkupić taniej. Z tego względu, że te tokeny tam powiedzmy ten miesiąc temu bardzo mocne pompki miały, nie? Także mimo, że się to sprzedało, to teraz, mimo że Bitcoin jest wyżej, można to kupić taniej. Co jeszcze chciałem tutaj poruszyć? Aha, że jak chcecie znać moją strategię, która będzie dalej, no to ja też mam tak, że powiedzmy mam gdzieś ten komfort, że mogę sobie dopłacać fiaty co jakiś czas. I na przykład, jeśli chcecie wiedzieć, co ja teraz będę robił, jeśli zejdziemy poniżej 40, coś tam zacznę sobie dokupować. A jeśli zejdziemy poniżej 35, to dopłacam fiaty. Czyli po prostu spadamy, nie wiem, na 35, jadę wpłacić fiaty. No i coś tam dokupuję więcej wtedy, nie? Bardzo będę się też starał wrzucać jakieś nowe projekty, tylko powiem wam szczerze, że problem jest troszkę z nowymi projektami, ponieważ dużo wychodzi teraz w ogóle projektów na Solanie. Chciałbym poruszyć ten temat, bo niektórzy twierdzą, że będzie mocno grzany temat Solany. Powiem wam tak, 9 na 10 tokenów, jakie wychodzą na tej sieci, to są po prostu totalne skamy obecnie. Tylko no, tak jakby wszyscy chcą, nie wiem, zrobić jakiś tam, wychwycić chwilowy hype na tą Solanę. No i dlatego trzeba uważać bardzo na te tokeny, nie? Bo powiem szczerze, że słabo to wygląda. Bardzo, bardzo dużo słabych tokenów wychodzi na tej sieci. Co chciałem jeszcze tutaj poruszyć z takich kwestii. Aha, ludzie tutaj niektórzy mówią, pisali, że wysokie opłaty są na ETH. I powiem wam szczerze, że jeśli na tą chwilę ktoś tam w ogóle. Sytuacja była taka, że ktoś wstawił screena u nas. Opłata na ETH za swapa była 100 dolarów. Ja dosłownie po 3 czy 5 minutach wstawiłem kolejnego screena, gdzie opłata już wynosiła 260 dolarów. Powiem szczerze, odnośnie Ethereum, ja nie jestem w ogóle jakimś zwolennikiem Super Ethereum. Ze względu właśnie na opłaty. Nie wiem, jak to tam będzie dalej wyglądać, bo powiem szczerze, nie siedzę w tym i nie mam. Aczkolwiek, no, jeśli nic się w tym kierunku nie zmieni, niby ma się zmienić, ale jeśli się nie zmieni, to powiem szczerze, trochę słabo widzę to gdzieś tam na końcu hossy, gdzie powiedzmy ktoś będzie chciał kupić coś za 500 dolarów, a będzie musiał 500 zł 500 dolarów za swapa zapłacić. No, to jest trochę chore, moim zdaniem. Co tutaj chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, że mam zamiar skupować dość ostro takie dwa tokeny, to jest Kauksium
i Diabase. Tam jest stosunkowo niska kapitalizacja. Obydwa tokeny to są Layer 1 blockchainy. Obydwa tokeny są kopane i obydwa są bardzo rentowne do kopania na poszczególnych urządzeniach. A tam kapitalizacje nie są duże. Kaxium ma chyba 2 miliony, a Diabase ma chyba 4 miliony, jakoś tak. Także te tokeny będę mocno kupował. Zerknijcie sobie też na taki token z Dix. On jest na tej giełdzie Non-KYC. To jest taka L1 nowa. Powiedzmy, że na razie tam się nie zapowiada na coś dużego. Aczkolwiek powiem szczerze, jak popatrzeć wstecz, no to takie projekty jak Clor czy Okta i tak dalej, to powiem szczerze, one dość podobnie startowały, nie? A co mi się zawsze. Nie wiem, czy jest troszkę dobra, czy cię teraz rozłączyło może, halo? Raz, dwa, trzy, kadabra, bynajmniej ja ciebie nie słyszę. Jeżeli jest coś nie tak, to proszę o info na czat. Tak, kadabry nie słyszymy. Ja też dodam, że ogólnie w ostatnich godzinach bodajże był napływ górników na giełdy Dobra, Bitcoina. Tak, jestem z jesteś? powrotem, Okej. coś mnie wywaliło. Okay. A na czym mnie przerwało? Okej. Okay. Wiesz, po prostu jak mówiłeś, ciężko chyba mi określić teraz. Może ktoś napisze, ale myślę, że możesz kontynuować pod jak. Okej. Okay. A, zaraz pod jac. No i później odnośnie, dobra, Kaosium Diabase. Taki projekt teraz tam wrzuciłem na podgrupy, znaczy tam kilka dni temu już, jest na Nonkids, to jest z DEX. On ma ticker ZDEEX, zaraz napiszę to na czacie. I sobie obczajcie ten projekt. Ja nie mówię, jakiś super wyskoczy i tak dalej. Ale co mi się podoba w tych tokenach, takich nowych L1, co wychodzi, że jak jest jakiś problem na starcie, to gdzieś tam jest szybka reakcja. I bardzo lubię też jedną rzecz, że jeśli wychodzi token, że mają gdzieś tam jakiś własny explorer, czyli ten interfejs do chaina, a nie jakiś gotowiec. To też pokazuje jedną rzecz, że gdzieś tam zależy tym ludziom, którzy za tym stają, żeby mieć coś swojego, a nie zrobić klona, kolejnego klona i tak w kółko. No i generalnie L1 będę głównie wyszukiwał. No, powtarzałem to wiele razy, że wystarczy wejść w top 100 tokenów, no i tam ewidentnie widać, że kasa siedzi w L1, tak? Tym bardziej jeszcze tutaj, że tak powiem, zestawiając to z tymi opłatami na Ethereum, które uważam, że są chore. No to ja generalnie jestem zdania, że w dłuższej perspektywie Ethereum może dużo stracić, nie? I też jest druga dodatkowa rzecz kolejna, że Ethereum w związku z tym, że nie jest już Proof of Work, no to bardzo dużo tych tokenów kopanych też powiedzmy na tym korzysta, tak? Jeszcze chciałem tutaj podjąć jeden temat. Nie wiem, czy zauważyliście bardzo dużo tokenów, które wchodziliśmy przy niskiej kapitalizacji, typu tam kilkaset tysięcy albo kilka milionów. Nie wiem, czy ktoś z Was zwrócił uwagę, bardzo dużo z tych tokenów miało ścianę na poziomie 100 milionów. I teraz tak, ja jestem zdania, że takie 100 milionów to jest dosyć taki kluczowy poziom. Mówię o kapitalizacji oczywiście. Zerknijcie sobie, że takie projekty jak Dynex, ten XNA czy Clor, to właśnie te projekty gdzieś tam się zatrzymały na kapitalizacji przed 100 milionami. I teraz tak, te lepsze projekty z tych, które mieliśmy, uważam, że przelecą te 100 milionów. Niektóre z tych projektów mogą mieć mały problem. I teraz tak, jeśli gdzieś tam będą jakieś pompki na tych tokenach, to moim zdaniem sensowne byłoby gdzieś tam coś wyciągnąć przed tymi 100 milionami kapitalizacji. Bo później pojawia się taki problem, że te tokeny wchodzą na większe giełdy i tak dalej. Jest po prostu większa płynność i trzeba wrzucić więcej kasy w te tokeny, żeby wyciągnąć po prostu tą kapitalizację. Bo też powtarzałem to wiele razy, nie wiem, czy też zdajecie sobie sprawę, jak ktoś o tym nie słyszał, to powiem, że jeśli token ma kapitalizację, nie wiem, 1 milion,
to żeby spompować go na 10 milionów, nie jest potrzebne 9 milionów wrzucenia USDT w ten token, tylko zdecydowanie mniej, bo na mniejszych giełdach jest mniejsza płynność na markecie. Także stosunkowo, nie wiem, wrzucając, zresztą możecie zobaczyć, jak napisałem nawet ludziom, żeby nie kupywali tego tokena XTE i FANGS od razu, żeby się na to nie rzucali, no to możecie zobaczyć, że wrzucając to u nas na grupę na tym tokenie FANX, stosunkowo, nie wiem, gdzieś tam niedużymi wrzutkami, tam chyba z 2,5 miliona spompowaliście ten token na prawie 4, nie? Także to, no, stosunkowo niedużą kasą można bardzo do góry podciągnąć te tokeny. I na. No. Tylko dodam, że na podgrupach, które zarzuciłem, właśnie stworzyłeś, widziałem zakładkę, jak i każdy widział, Research by Kadabra. No i tam właśnie o tych tokenach na początku pisałeś, a potem na głównym czat Telegram, to na podgrupach jest Kadabry zakładka. No i tam właśnie wspomniany token FANX i jeszcze ten był pierwszy, tak? A XTE, o którym wspominałeś. Ok, no to właśnie o tym mówisz w tym momencie. Ok. I teraz jeszcze co tutaj chciałem, bo sobie zapisałem, co chcę tutaj. Co tutaj chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, że jak na przykład nowe tokeny jakieś wyszukujecie, takie bardzo, bardzo nowe, gdzieś tam ktoś na przykład coś wyszuka, to starajcie się śledzić GitHuba, nie? Bo jeśli jest na przykład nowy token i ma na przykład on 2 miesiące i przez 2 miesiące tam się nic nie dzieje na GitHubie, no to z reguły słabo to wygląda z perspektywy dłuższej i z reguły to nic nie da. No i taki token będzie martwy, bo na przykład jeśli chodzi o te L1, co ja wyszukuję, no to większość tokenów niestety to są kopie kopii. No i w zasadzie tyle, nie? Także to jest bardzo ważne przy świeżych tokenach. I mi się na przykład przy tym tokenie z DEX bardzo spodobało, że tam mieli jakiś błąd z górnikami, coś tam i od razu szybko zareagowali. Też to na przykład na GitHubie jest widoczne. Ważna rzecz też, żeby nie być w gorącej wodzie kąpanym, czyli to, co mówiłem, żeby, nie wiem, mimo że jest wysoka cena, ETF-y, nie ETF-y, żebyście się tak nie, kurde, nie byliście, nie, nie, żebyście nie byli w gorącej wodzie kąpani, że, kurde, muszę coś kupić, bo mi od razu ucieknie cena. Nawet jeśli ucieknie cena na dany token, to się nie martwcie, będą następne tokeny. To nie jest tak, że trzeba od razu wszystko kupić i bać się, że coś ucieknie. Ja na przykład jestem tego zdania, że jeśli mi dany token ucieknie, to po prostu go olewam i tyle. I wrzucam dany kapitał, przerzucam do jakiegoś innego tokena. Później będę chciał poznać, może inaczej, na czacie jakby mógł ktoś napisać, bo bardzo mnie to ciekawi, czy jest osoba, która nie wyciągnęła chociażby wkładu z tokenu G-System. Znaczy ten Genesis, GSS, ticker. Bo tam wtedy był dosyć mocno grzany temat w ten dzień u nas na grupie. I mam nadzieję, że tam wszyscy mniej więcej z tego powychodzili, pozarobili, bo tam w sumie to zrobiło 20x w krótkim czasie. A cena teraz bardzo mocno spadła na tym tokenie. Także mam nadzieję, że ludzie tutaj powyciągali te wkłady. Zresztą ja tam pisałem, że wyciągam dosyć dużo. Co tutaj chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, fajną taką rozpiskę zrobię wam, taką podobną, ta co miała dużo wyświetleń na Twitterze. Jak porównywałem tokeny z 2017 roku do 2021, te altcoiny z top 100, to teraz zrobię coś podobnego, ale porównam tokeny z 2021 roku, powiedzmy z maja, z tej takiej górki altcoinów. I porównam, gdzie te altcoiny były wcześniej w 2021 roku, ale w styczniu, czyli przed takim startem tego alt seasonu. To też będzie dosyć ciekawe, bo będzie zobrazowane po prostu, ile x-ów zrobiły te tokeny, mniej więcej stopki, nie? No też taki fajny będzie, zobrazuje, co będzie dalej. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Na czat masz Aha, ewentualne no pytanie, i. jeżeli chcesz odpowiedzieć, to ponadto. No, jak ktoś będzie chciał zadać, to może śmiało zadać, tylko jeszcze jedna rzecz. Weźcie pod uwagę, że te tokeny, niektóre, które bardzo mocno spompowały już z tej naszej tabelki, no to mogą nie zrobić już jakichś super wyników, prawda?
Także gdzieś tam te tokeny, nie wiem, typu na przykład Klore, ja nie mówię, bo to może zrobić jeszcze 100x, ja nie mówię, że nie. Tylko powiedzmy wraz ze wzrostem kapitalizacji weźcie pod uwagę, że bardzo wzrasta gdzieś tam ryzyko, że może to zrobić mniejszy x, nie? Ktoś tu napisał, co uważam o DNX na ten moment, czy warto to brać po takich cenach. No i tutaj zależy, po jakich cenach brałeś, nie? To jest w ogóle kluczowe, bo jeśli na przykład brałeś, nie wiem, po 10 centów, czy tam po 20, to moim zdaniem dokupywanie teraz jest w ogóle bez sensu. Kup coś innego. Jeśli ktoś nie brał, no to myślę, że gdzieś tam cena poniżej 50 centów, uważam, że to jest bardzo dobra cena za ten token. Czemu redukowałeś pozycję w Loop? Generalnie, jeśli chodzi o Loop Network, to jest trochę moje zdanie. Uważam niestety, że ten projekt będzie martwy za jakiś czas. Za mało się tam dzieje, powiem tak, i to troszkę wygląda bardziej jak takie obiecanki cacanki, czym dalej w las, i dlatego też zredukowałem pozycję na RXD. Czy analizowałeś Alephium? Tylko wiesz co, Alephium to jest chyba ten stary token, mówisz o tym, czy... Czy nie o tym? No tutaj pytania do Kadabry, w tych tematach chyba nie jesteś, w tym Ket Osak, także Nie, w kontakt, KET nie tak. wchodziłem, to nie. Czy tokeny z tabelki będziesz kupował najmocniej przy ewentualnych spadkach? No generalnie tak, no Kangsium, no to tam mówiłem o tym, o Kangsium, że cał będę bardzo mocno skupował, nie? W zasadzie już tam jakieś zlecenia mam wrzucone. Na Kangsium tam był jakiś fut z tydzień temu, można było to kupić po $1,30, mi tam pełno zleceń powchodziło, bo to było cały czas około 4 dolarów, 3. I tam zrobiłem jakieś niskie zlecenia i tam mi troszkę tych zleceń załapało. W ogóle proponuję wam jedną rzecz zrobić. Jeśli jesteście pewni jakiegoś danego tokena, to zróbcie sobie zlecenia dość nisko, bo często jest tak, że jest jakiś fut 1-2-3-dniowy na dany token i można tam bardzo ładnie skupić dany token, szczególnie jeśli jest na tej giełdzie XEGEX, nie? Tam potrafi bardzo nisko cena zlecieć. Bliżu chodzi na koniec stycznia według info z Binance AMA. Wiesz co, mi się w lub nie podoba jedna rzecz, że tam wszystko bardzo wolno trwa. Nie? Także to może być tak, że może i coś tam zrobią, tylko będzie 2035 rok, nie? To już będę kurde stary dziadek będę wtedy. Kadabra, masz takie AMA raz na miesiąc, dwa tutaj, także może będzie teraz częściej, napij się troszkę wody, żeby na to wszystko He. odpowiadać. Okej, Ja tak w międzyczasie okay. to Jeśli chodzi powiem w tym wypadku, jak odczytujesz te wiadomości, że nawet dzisiaj, ciekawy jestem też korelacji SP500, bo dzisiaj pozytywne dane wyszły z odczytu ceny towaru producentów i to też oznacza potencjalnie spadki właśnie stóp procentowych w tym najbliższym roku, stąd nawet ten pozytywniejszy wynik na SP500 przy otwarciu. No i też jak tutaj Bitcoin przy tych ETF-ach będzie korelowany dalej z SP500 chociażby. Ale tak jak wspomniałem, w ostatnich godzinach prawdopodobnie to był napływ bitcoinów ze strony górników w olbrzymiej kwocie. Okej, okay, co tutaj masz dalej w tym wypadku? Kaution, tak? To ma być na MEX, z tego co chyba mówiłeś? No Albo nie, tutaj. to omówiliśmy już Okej. przed chwilą. A tu jeszcze ktoś napisał stosunek do ryzyka ceny, to ten przykładowy wirus z ciebie jest ok w tej cenie. Znaczy, Dynex moim zdaniem to jest w ogóle projekt, gdzie ludzie, którzy za tym stają, mają olbrzymie fundusze. Moim zdaniem. No zobaczymy, tam ma być jakiś super marketing, którego nikt nie widział. No zobaczymy, może być coś na rzeczy. Ja generalnie w DNX myślę, że to będzie taki token, którego możemy zobaczyć w setce najlepszych coinów z największą kapitalizacją. I tutaj mówię że tak powiem, finalnym momencie hossy, z tego względu, że tam jest powiedzmy też taki trend AI, może się pojawić. Mocno może to być grzane, a tutaj DNX jest z tym powiązane. Zerkałeś może na BlotX? Wiesz co, nie mam tego coina, wiem co to za token. Jakoś mocniej go tutaj nie rozkminiałem, szczerze powiedziawszy.
Coś mi się tam nie podobało w tym coinie, już nie pamiętam co. Dodam, Już nie że jeżeli ktoś pamiętam. ma pytanie także głosowe, to jest taka możliwość. Ten live potrwa w zależności od zainteresowania, także czym pytania się pojawiają, no to myślę, że ten live potrwa. Tutaj mamy koło 100. Odnośnie tego kurde, nie mogę tego znaleźć. BlossX ma market cap koło 1 milion. No tam widzę, coś tam się dzieje na tym GitHubie u nich. No coś tam może z tego będzie, ale jakoś nie analizowałem tego mocniej. Tylko nie wiem, bo na XGX mi pokazuje market 5 milionów. Nie wiem dlaczego na tym tokenie akurat. I powiecie coś o Tenet. Tam w Tenet to była kijowa tokenomia. Nie wiem, czy to poprawili, ale tam było mało. Jaką masz strategię na realizację zysków? O, to jest też ważna rzecz. Ja w ogóle mam zrobione tak, że mam podzielony portfel na portfel hodlowy i na portfel taki tradingowy. Tradingowy mam na myśli, że kupuję coś na spocie, jeśli coś urośnie dużą ilość w ciągu krótkim czasie, to sprzedaję. Portfel hodlowy staram się trzymać do hossy, aczkolwiek przyznam szczerze, że po ostatnich wzrostach z portfela hodlowego sprzedałem Clor, sprzedałem XNA. I sprzedałem ten G system, nie? Genesis. Te trzy tokeny poszły z tego względu, że one zrobiły bardzo duży X w krótkim czasie. No i będę się starał je odkupić taniej, aczkolwiek XNA i Clore to jest na tą chwilę projekt, który niestety musiałby jeszcze spaść, żebym odkupił go taniej, ale jeśli mi się nie da odkupić, no to trudno, po prostu się przechodzi wtedy winny token i tyle, nie? Najważniejsze, że jest zarobione, no tam X-y i tak gigantyczne na tych tokenach są tak naprawdę. Interesowałeś się Port3 albo FFM? Nie mam pojęcia zielonego, co to jest. Interesowałeś się może, ktoś to napisał 0L. Też się tym nie interesowałem na tą chwilę. Co polecasz do skupowania z L1? No to właśnie Kanxium i Diabase, nie? Te dwa tokeny. Bym proponował. Myślę, że to może dobre wyniki zrobić. Tam nie ma wysokich market capów jeszcze, nie? Koncepcja projektu XNA, no to może wystrzelić, tylko tam już jest duży market cap, nie? Trochę na XNA. To już nie jest tak. Co z Aura? No, trzymamy na hodl. To nie zrobiło jakiegoś super wyniku. Aczkolwiek, jak ktoś chciał, to mógł 100% chyba tam wyciągnąć, nie? 100%. Czy klikasz jakieś airdropy? Nie, bo nie mam czasu na to. Nie klikam airdropu. Taka dobra Jaki twoja, jest okej. kontrakt? No. Znaczy tak, póki pytanie jeszcze więcej nie ma. Koncepcja na hossę, to wiem, że sugerujesz się tutaj pod 24-25, czyli bardziej long, tak? Czy bierzesz pod uwagę może wybory w Znaczy, USA 24 jesień? ja mam podzielony. Ja uważam, że gdzieś tam 2025 rok końcówka, i uważam, że jak będzie mocno to grzane, to może się przedłużyć do 2026. Ale ja mam zrobione tak, że będę się starał mieć. Znaczy, mam tak do tej pory, że mam dwa portfele, o czym tam wspominałem wcześniej, że mam taki tradingowy, i jak coś kupuję, na przykład część tokena kupuję przykładowo, tam nie wiem, za $1000 na trading. I kupuję na przykład za 2500 dolarów na hodl. I tą paczkę tradingową, jeśli na przykład widzę, że coś zrobiło 3x, no to z tej paczki tradingowej po prostu wywalam połowę albo całość. A jeśli widzę na przykład, że coś zrobiło tak jak ten GSys zrobił tam 20x czy ileś w ciągu miesiąca, no to wywaliłem paczkę tradingową, wywaliłem paczkę hodlową. Ja tam miałem dosyć dużo, bo chyba 34 tysiące sztuk, to tam sporo było. No to chyba zostawiłem sobie tylko chyba niecałe 2000 sztuk na taki wieczny hodl, nie? A tak to z paczki hodlowej, na której miałem z tych 34 tysięcy, miałem chyba 20 ileś tysięcy, wszystko praktycznie jest sprzedane, nie? Po prostu za duży wynik to zrobiło w zbyt krótkim czasie i głupotą byłoby nie wyjąć tego. A jeśli nawet poleci to 10 razy więcej, to nie będę, że tak powiem. Ja już się nauczyłem, że nie żałuję tej decyzji, bo po prostu wiem, że mogę wrzucić to w coś innego z czasem, nie? Jeszcze tutaj sam chciał tylko nadmienić, że jeśli mimo tej ceny Bitcoina obecnej, która jest, i na przykład nie wiem, za 3 dni będzie 42 tysiące na Bitcoinie przykładowo, a jakiś token bardzo mocno skorekci,
tak bardzo mocno, przykładowo od obecnej ceny tam spadnie z 30%, no to jest duża szansa, że taki token będę podkupował, nie? Mimo że Bitcoin jakoś może jeszcze mocniej spadnie, ale gdzieś tam będę podkupował, no to już, bo to już będą dobre ceny, nie? Doge Chain to the Moon. Doge Chaina powiem tak, to jest token w ogóle, którego już mam tak olbrzymią paczkę, ponieważ go skupuję cały czas i często były takie sytuacje, że jak chciałem coś skupić, no to wszystko gdzieś tam pouciekało, a ten Doge Chain w miejscu stał i po prostu Doge Chaina zawsze dokupowałem, nie? I ja uważam, że Doge Chain ma szansę zrobić kapitalizację około miliarda. To jest chyba od obecnej ceny około 100x. 20 milionów market cap, tak? To jest według tej listy kategoria B i to jest najniższy market cap według ciebie tutaj tej kategorii przydzielonej, a więc dlatego ten dość w sumie rzecz. No i tak, Tak, tutaj bo wiesz co, stratus, jeszcze jestem daleko. jak Elon coś tam walnie na Twitterze o Dogecoinie, to ten Dogechain często robi pompkę na 100%, No nie? i ciekawa ekipa to też tworzy. A tak, tam jest w ogóle społeczność super i tam społeczność ma najwięcej do powiedzenia. W takim tokenie to jest najważniejsza kwestia, żeby społeczność decydowała, nie? Tutaj Także ja kilka pamiętam, pytań. jak, nie wiem, jeszcze tylko dokończę o Dogecoinie, może niektórzy pamiętają, ale w 2017 roku to był taki hype na tego Dogecoina, czy tam nawet wcześniej niż 2017 rok, że nie wiem, były jakieś grupy facebookowe i tam ludzie pisali, że o, jestem w Dogecoinie, jestem z Afryki, jestem z Jamajki, jestem kurde z Burkina Faso i w ogóle i tam i taki się zrobił hype, nie? Że wszyscy na świecie to kupują, no i gdzieś to tam zrobiło gigantyczne wyniki. Jeszcze chciałem powiedzieć, że ja generalnie celuję, znaczy to nie jest taka moja predykcja, taka luźna. Uważam, że setny projekt z setnego miejsca w szczycie hossy może mieć gdzieś około, myślę, 5 milionów dolarów nawet. W takim piku, nie? Czyli to jest sporo, nie? Moim zdaniem. Tutaj zatrzymaliśmy się na Jakie masz hop? tak, jeszcze MT pytanie, czy coś masz z tych projektów, oni, ANDR, THT nad tym Nie, zdjęciem. nie mam nic z tych. Nie mam nic z tych. Nie mam, nie powiem, nie wypowiem się, bo nie wiem. Aczkolwiek ja jestem taką osobą, że nawet jeśli wiem tylko trochę o danym projekcie, to też nie lubię za dużo mówić, bo mogę jakąś głupotę powiedzieć. Jakie poziomy wejścia uważasz, że atrakcyjne na kał? Wszystko poniżej 2 dolarów to jest dobra cena, bo to jest kapitalizacja gdzieś tam chyba poniżej miliona, albo w okolicach miliona, to jest super, nie? Jeszcze powyżej pytał Aczkolwiek Mozi zakładając. Mozi? nad Czekaj. zdjęciem, jeżeli chcesz się odnieść. Aktywność na GitHub według Ciebie jest kluczowy punkt, jeśli chodzi o rozwój projektu. No zależy jaki projekt, jeśli to jest L1, no to jest bardzo to ważne. Aczkolwiek z tym GitHubem to jest różnie, bo nieraz warto śledzić Discorda, nie? Danej grupy albo Telegrama, bo tam na GitHubie nie zawsze wszystko powiedzmy jest. No jeśli chodzi o Memcoina, no to wiadomo, GitHub nie jest ważny w ogóle, nie? No taki projekt, który gdzieś tam ma swój blockchain, swoją warstwę, no to GitHub jest ważny, kluczowy, nie? Jakie masz paczek holdowych, które trzymałbyś praktycznie do samego końca? No to ja mam takie, u mnie jest to inaczej, bo ja mam największe paczki mam w XRP i XLM-ie. Ale to jest, ja nie mam zamiaru tego ruszać w ogóle przy tych chyba cenach, co nawet będą w tej hoście, no zobaczymy. Powyżej było pytanie A też tak ZK po... Swap. Czy masz na uwadze ZK Swap Nie mam tego, Finance? nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Jeszcze tylko tak powiem, że top 5 paczek hodlowych na obecną chwilę pod hossę, wyłączając po prostu te takie XRP, XLM-y, no to jest chyba MX token. Jest token Dynex, jest token Dogechain, właśnie w Dogechainie mam dużo. Jest token Nexa. Uważam, że Nexa zrobi bardzo dobry wynik. I piąty projekt. Nie wiem, bym musiał zobaczyć dokładnie tam Jeszcze ten Okta, tam piąty coś projekt, chyba, który nie wiem, czy to. wymieniona była, ale ona jest z kategorii B, Okta Space. Okta Wciąż mam jest. bardzo dużo też tego. Market cap 18 Kadabra ma milionów. seksowny głos, ja nie mogę. Kadabra, co sądzisz o tych cichych? Concordium, to ci powiem, to nie jest zły projekt, aczkolwiek on już ma chyba troszkę dużą kapitalizację, zaraz zobaczymy. Bo Concordium to jest ten z takim chyba. Dobra. Mamy.
Nie, 40, 45 milionów. Myślałem, że trochę więcej ma kapitalizację. Mocniej bym musiał się przyjrzeć temu CCD, ale brałem to kiedyś pod uwagę, żeby to wziąć. A Telosa nie rozkminiałem tego projektu. To ci nie powiem, ale Concordium to trzeba by było bardziej się, że tak powiem, w tym. Bym musiał bardziej dogłębnie to przejrzeć. A Telos widzę, to jest bardzo stary projekt. 2018 roku aż. 5 miliardów? No tak, 5 miliardów. W tej chwili setny projekt ma 700 milionów market capu. Powiedz coś o Alepium i MX Token. No Alepium, no to tam też nie rozkminiałem tego jakoś mocno, także nie chcę się super wypowiadać. A MX to w ogóle uważam, że bardzo dobry wynik zrobi, no chyba, że nie wiem, ktoś ich, kurde, zamknie im interes, ale z tego co wiem, to oni gdzieś tam na Seszelach, czy tam w Kambodży, czy w Burkina Faso mają chyba tą giełdę, także powinno być ok. I uważam, że MX Token będzie taką giełdą, która bardzo dużo osób nowych dochodzących w 2021 roku na przykład dochodzili i zakładali konta masowo na KuCoinie, bo tam było dużo takich tokenów gemów. I uważam, że na MX-ie tutaj teraz będą ludzie. MX będzie taką giełdą dla takich właśnie mniejszych tokenów, i nowi ludzie, którzy będą dołączać, to właśnie będą na MX-a bazować. Jeszcze powiem tylko taką historię z moim kolegą ostatnio, bo to jest też ważne i fajnie obrazuje, jak ludzie się zachowują nowi na rynku. Tam powiedzmy, mój kolega zainwestował około 2000 dolarów w krypto. I wrzucił sobie tam dużo tokenów w to i w to. Znaczy generalnie w XRP dużo włożył i ja mówię, wrzuć 20% w XRP, resztę rozłóż na inne tokeny. I on tak się nagrzał na tej XRP, że ma tam chyba 60% portfela. Niepotrzebnie tak dużo. I do czego ja zmierzam, że nowi ludzie często się bardzo nakręcają na coś. I ostatnio była taka sytuacja, że był token Crest i mówiłem mu, żeby go kupił. On stwierdził, że złożył zlecenie, ale tam mu nie weszło zlecenie, że on o tym zapomniał. Miesiąc nie przeglądał giełdy. I się okazało, że ze 100 dolarów na Creście zrobił 800. I to wyszło przypadkiem, bo dał mi telefon do ręki. On tam w ogóle nie zaglądał się, zalogowaliśmy. Trzymał te tokeny na giełdzie MX i się okazało, że ze 100 dolarów zrobił 800. I on, no dla niego powiedzmy, że to jest dosyć dużo pieniędzy. No i on stwierdził, że wcześniej jak mówił, to mówił, bym się cieszył, jakby coś tam zarobiło 2, 3, 4x. Wyobraźcie sobie, że jak zobaczył, że token zrobił 8x, to on stwierdził, że on już tego nie rusza, on już nic z tym nie robi i on już na zawsze ten token zatrzyma. I teraz taka rzecz się pojawiła. Ja mówię, dlaczego, mówię, chcesz to trzymać? Zarobiłeś 8x, weź to sprzedaj. On mówi, nie, bo to będzie już zawsze rosło. Ja mówię, tak. I zrobiłem taki myk. Wyciągnąłem 400 zł z portfela, położyłem mu. I mówię do niego, wiesz co, zrób z tego mi 8x w ciągu miesiąca. Chcę, żebyś mi przyniósł 3200 zł za miesiąc. I on wtedy tak pomyślał i mówi, nie, no kurde, faktycznie dużo to jest. Dobra, to sprzedaję wszystko. I teraz do czego chcę nawiązać, że nowi ludzie, którzy wchodzą na rynek, oni podejmują decyzję pod wpływem chwili. Czyli to jest na takiej zasadzie, że jakby nie kontrolują tego, co robią, tylko po prostu pod wpływem chwili, że tak powiem, podejmują decyzje. I często te decyzje podejmowane pod wpływem chwili są bardzo nietrafne. Nietrafnymi decyzjami. Jest ok, czy coś przerwało? Znaczy jest ok, nie wiem dlaczego niektórzy mają tak, niektórzy nie, ale całość tak czy tak wyląduje na YouTubie sprawnie, płynnie, mimo to, więc. Aha, ok. No i właśnie tutaj odnośnie tego dygresji do nowych użytkowników, którzy będzie dochodzić, no to właśnie będą takie chwilowe hype'y na zasadzie, że o, ktoś coś tam zarobił i on nie będzie tego sprzedawał i koniec, nie? I właśnie, żebyście też mieli świadomość, żebyście umieli powiedzmy te kupony odciąć, nie? Dlatego moim zdaniem zdrowe jest takie podejście, jak ja mam, żeby zrobić sobie dwa wallety. Czyli zrobić taki portfel tradingowy, wrzucić tam sobie, powiedzmy, podzielić to jakoś, nie wiem, 30% na taki portfel tradingowy i 70%
na taki portfel hodlowy i po prostu te hodlowe zostawić do końca, na tym tradingowym sobie operować, przerzucać. O, tu ktoś fajną rzecz też powiedział. Słyszeliście o nowym tokenie, który polska społeczność przejęła? Nie wiem, co to za token, ale to, co napisałeś, już mi się kojarzy z jedną rzeczą. Jak pan Robert Grin zatrudnił kuźwa 1000 osób, kupił im jakieś komputery, ludzie siedzieli tam kurwa na 15 kontach na Telegramach z jednego komputera i pisali na każdym tokenie, czy wchodzicie w MetaHero, nie? To po prostu była tak chamska reklama. I ludzie po prostu nowi, którzy nie byli świadomi, no wchodzili w to. Ja wiem, że można było na tym zarobić i tak dalej, ale finalnie, generalnie większość ludzi na tym straciła. No, no taka jest prawda. Ludzie tak się zakochali w tym projekcie, że to jest szok. Tam jakaś współpraca z Sony, a jedyna współpraca z Sony polegała na tym, że Robert Grin poszedł do MediaMarkt kupić lustrzanki Sony. No i na tym to była cała współpraca z marką Sony, nie? Także z Pominęliśmy polskimi pytanie projektami jeszcze tak co jest. do pytań Marcin o przy spadkach, czy planujesz dokupić Change Finance? Tutaj jest IRVF. CFNG zobaczę, bym musiał mocno spać, bo ja tam dużo tego mam, wiesz, ale jakbym miał mniej, to myślę, żebym doładował troszkę, no. Token ZDIX, gdzie był kupiony? On był chyba na tym no. To była ta giełda? Czy ten inny token to był? Non-KYC, Tak, no, okej. Okay. non-KYC. I też Karol pytał, co sądzisz o coinach, które mają jedną hossę za sobą, ale dalej mocno działają i GitHub jest rozgrzany do czerwoności. No to takim tokenem, który mam, a jest rozgrzany GitHub, a z poprzedniej hossy to jest na przykład Pond, to jest Merlin. On w tabelce jest i jest Flux, nie? Na przykład Fluxa też mam. Tomcio Stos, a co ze Stosem? No Stos chyba według ciebie tam jest wciąż w No jest górze. okej, okay, chociaż trochę coś tam sprzedałem, ale bardziej sprzedałem tradingową paczkę, sprzedałem całą, tylko że ja miałem na tradingowej paczce akurat Stosa miałem najwięcej, nie wiem czemu. Może dlatego, że on miał długą konsolidację i długo go podkupywałem. Miałem bardzo dużo Stosa, miałem bardzo dużo Dogecoina i miałem bardzo dużo G-System. Dogecoina tylko zostawiam z tradingowej paczki. Z paczki hodlowej sprzedałem G-System, nie? Jakby co, a Dogecoina w ogóle nie ruszyłem nawet z paczki tradingowej, bo tam uważam, że jest duży, duży potencjał. No i tam pytania były wyżej, A, ale ktoś tak. jeszcze tylko chciałem powiedzieć, ktoś tu napisał OAK z Tumulsem. A, to Diego napisał, moderator. Kooperują jakieś fishcoiny, na tonie shillują. Ja wam powiem tylko jedną rzecz, żebyście mieli świadomość. Też chciałem poruszyć tą kwestię, tylko zapomniałem. Ludzie, którzy mają płatne grupy, to weźcie pod uwagę, że jeśli oni się łaszą na wasze tam śmieszne $100, to oni nie będą mieli skrupułów, żeby zareklamować jakiś coin, który im zapłaci 1000, 2 czy $3000. Oni to będą reklamować i oni będą mieli w dupie, czy wy zarobicie na tym, czy nie. Dlatego moim zdaniem taki wyznacznik, że dana grupa gdzieś tam jest dobra i gdzieś tam się stara wrzucać coiny dobre, jest właśnie to, że jest darmowa, bo jeśli grupa jest płatna, no to logiczne jest, że jeśli ktoś bierze abonament od swoich ludzi, to też chętnie weźmie pieniążki od, nie wiem, Roberta Gryna, który tam zrobi se zdjęcie z jakimś gościem, że lustrzanki kupuje Sony, tak? No i będzie, o, wow, skaner i w ogóle. I tacy ludzie będą mający płatne grupy, oni będą chętnie takie skamy wam reklamować, bo oni będą mieli w dupie. Oni tylko zrobią screena, o, zobaczcie, poszło 100%. No poszło 100%, bo wszyscy z grupy to spompowali, tak? Oni sobie u góry wyjdą i dziękuję, do widzenia. Za miesiąc nikt nie będzie o tym pamiętał. I tak się w kółko to kręci. A tylko wam powiem, że tam ten Tumulec, tutaj ten Oli, co był u nas w grupie, tamten Szarak, ETH, Jarząbek, no to oni tam wszyscy są, że tak powiem, w jednej ekipie, nie? Także się nie zdziwcie, że jeden będzie reklamował token i drugi gość też, nie? Jesteś na Co tu grupie można? OAG Jest? Inwestor nawet, bo nie patrzyłem, dobra. Nie, 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 Wiem, nie. że wczoraj tam był live właśnie z Tubylcem na temat tego projektu chyba, ale nie jestem pewny, tak? A też te śledzę różne poczynania. No i właśnie ten token, o którym wspominacie dzisiaj, miał swoje miejsce. No A dobrze, ktoś tu czy... pisze, co z Kubik? Ktoś tu napisał, co z Kubik? Nie lubię tokenów w ogóle, które mają jakieś kurwa śmieszne, bo to był ten chyba token, co miał
Można było kupić tam na Discordzie, tak? Przed listingiem na Tak, giełdy. to. Nie lubię kompletnie czegoś takiego. Dla mnie token najlepiej, w ogóle dla mnie idealnie, jak jest token kopany. Górnicy to kopią, jest wrzucany na jakąś giełdę i każdy ma gdzieś tam równe szanse, żeby to kupić na starcie. A nie na zasadzie jakiejś, kurde, nie wiem, jakichś świadków Jehowych pukających do drzwi w Castoramie, że musisz zapukać w dane drzwi, żeby kupić to na Discordzie od kogoś. Nie lubię czegoś takiego. Bez sensu, moim zdaniem, to jest. Dla mnie, jak takie coś jest, to już mi coś śmierdzi z takim tokenem. No, nie wiem, chociaż tam chyba na Tao też tak było, że był jakiś tam na Discordzie się to kupowało kiedyś. Nie wiem. Najlepiej jest taki fair land, że to jest puszczane. Jeśli to nie jest kopen, to token kopany. Najlepiej, jak to jest puszczane od startu, 100% w obiegu i cześć, nie? Ten token, który pyta Norbert, chyba przez arkowego moderatora był wspominany. Ten AI Power Grid, chyba, tak? Nie wiem, czy też go miałeś na oku. AIPG. W ogóle dzisiaj patrzyłem na ten token, bo dzisiaj był u mnie w firmie taki gość i się okazało, że też siedzi w krypto i kopie. Nie wiem, może nawet jest na głosówce, bo dzisiaj dołączył do nas do czatu. Zaraz zerknę, czy jest ten gość, ale chyba nie ma go. Nie ma go w tej chwili. No to właśnie powiedział, że akurat to kopię w tej chwili i tam sobie zerknąłem na GitHuba. No to jest aktywny ten GitHub, nie? U nich. Jest 10 milionów kapitalizacji, czy tam 9, jak patrzyłem, ale więcej nie powiem jakoś o tym tokenie, bo jakoś super też go nie rozkminiałem, ale GitHub jest aktywny, nie? Sam widzę, że Także po różnych jeśli. grupach się przewija, może nie takich silowanych, ale no, też zauważyłem to, ale też projektu nie znam, to też tak na oko. Właśnie przez was, Arkowego, ciebie i innych, ten, może No warto bo uwagi. AI też jest w nazwie, nie? Ale na GitHub jest aktywny, także może coś tam z tego być, nie? Zidex czy Zdex ktoś napisał i tu jest fajna rzecz, słuchajcie. W 2021 roku na tym Zidexie, czyli na tym, nie chodzi o Zidexa tego, co teraz gramy, ale miałem ten token Zidex, to miała być taka giełda z zerowymi opłatami, taka zdecentralizowana. To powiem szczerze, dużo zarobiłem na tym projekcie, ale ten projekt upadł finalnie, nie? Ale dobry X dał zrobić tam chyba z kilkadziesiąt X. Ale nie, chodzi o ten Zdex, ten na giełdzie non-KYC, jak ktoś tam by mógł, to niech wstawi linka. To ty, Kadabra, jeszcze musisz pracować? Ktoś napisał, powiem tak, żebym nie musiał pracować, to bym musiał mieć 10 milionów dolarów. To jest tak 50 milionów złotych. To już jest tak, że wstaję rano i nic nie muszę. Miejmy nadzieję, że za 2 lata może tak będzie. Czyli O, ktoś 10x postawił chyba tego stack. musisz zrobić. Jeszcze raz? Chyba 10x potrzeba ci do zrobienia z tego, co pisałeś, aby ten cel No tam osiągnąć. powiedzmy, mniej więcej. Non-KY. Tak, to jest ten token, co Lobo wstawił. No. To jest ten token, nie? To może się do Discorda dołączyć, zobaczymy, jak to się będzie się rozwijać. Ja nie mówię, że ten token jakoś wyleci w kosmos. Tylko generalnie powiedzmy, że początek jest tego tokena w miarę okej. Okay. Że powiedzmy była jakaś wpadka i nie na zasadzie, że zostawiamy token, niech się dzieje, co się chce. Tylko powiedzmy, że coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam może z tego wyniknąć. O, może tak. Jakiego rodzaju masz firmę? Może CV złożę? Nie, ja nawet nie tyle, że mam firmę, co powiedzmy, że nie jestem właścicielem, ale prowadzę tą firmę. To jest skomplikowane dosyć. Lobo, szeryf Telegrama. Ja, Lobo zawsze szybko reaguje, no. Zauważyłem, że jak ktoś napisze coś na jakiś scam jest na WhatsAppie, to często chce usunąć, bo ludzie wstawiają ten scam WhatsAppa, że tam jakaś grupa inwestorska i często usuwam. I jak już kliknę usuń, to ktoś usunął przede mną, to pewnie Lobo. On chyba 24 na dobę siedzi na czacie. No jest chyba to ten gospodarz lasu, tak? Jeżeli się nie mylę, w cudzysłowie oczywiście. Myślę, że kto wie, to wie. Dobrze. Jak kupujesz jakiś projekt, to od razu ustalasz, ile wkładasz w niego kasy i od razu ustawiasz ordery, czy na przykład kupujesz jedną paczkę i patrzysz, co się dzieje. Powiem tak, jeśli mi się wydaje projekt bardzo dobry, taki bardzo, bardzo, bardzo dobry, to kupuję paczkę jedną od razu i później ustawiam zlecenia niżej. Na tej zasadzie. A ile wkładam?
To jest zależne. Jeśli widzę, że jest mały market cap, jak na przykład w tym ZDEX-ie jest 100 tysięcy dolarów, no to powiedzmy, że w sumie zleceń na ten token mam za około 1000 dolarów. Uważam, że to i tak jest bardzo dużo, bo to jest 1% obecnego obiegu prawie, nie? Tak jakby wykupuję z rynku, także to jest spoko, nie? Ja tylko żałuję odnośnie tych małych tokenów, że Dynexa za mało kupiłem, nie? Że bardzo mało wrzuciłem pieniędzy w Dynexa, jak kupowałem. Dużo zależy po prostu, jak ja wyczuję dany token. No, jeśli uważam, że jest. Że jest bardzo, powiedzmy, taki przyszłościowy, coś tam się dzieje i tak dalej, to mimo małej kapitalizacji potrafię włożyć w to dużo, nie? Na tej zasadzie. I często to też wynika z tego, że na przykład token idzie długobokiem, tak jak Stratos i ten GSYS, no to te tokeny bardzo długo szły bokiem, no to powiedzmy siłą rzeczy gdzieś tam były dolary, no i po prostu człowiek to dokupował cały czas i się zrobiła duża paczka. DCINEXA, czy poczekać na konkretny poziom? Zaraz wam powiem, jakie mam zlecenia na tym tokenie. Zaraz wam powiem. Bo akurat na DC i na Nexę ustawiłem zlecenia. Dziwnym trafem akurat trafiłeś, bo na te dwa tokeny zrobiłem zlecenia na MX-ie dzisiaj i zaraz powiem jakie. Momencik, bo muszę sprawdzić to na kompie. A więc przypomnę, że wszyscy mają okazję zapytać Kadabry, Ama, Szybkiej, Krypto, Freestyle, czy też innych moderatorów. Luźne pytania, materiał na YouTube. Ktoś chce zabrać głos, to śmiało. Na DC odpowiem, że tak, że mam zlecenia na DC. Od tam po zerze wiadomo, 5991 siatkę zleceń do około. Czekajcie, muszę przewinąć, bo dużo mam tych zleceń. Do aż 3,1, czyli bardzo nisko. Czyli bardzo nisko jest ustawione zlecenia aż, nie? Czyli te 3,1 to jest chyba mniej niż. Tak, to jest mniej niż ten dołek tam z października, nie? A na Nexa to chyba z pamięci, z tego co kojarzę, to mam od 5 ileś. Tak, na Nexa mam od. O, nawet mi złapało któreś zlecenie. Nie, nie złapało. Na Nexa mam zlecenie od 5,5. Tam wiadomo po zerze. Aż do też 3,1. Także taka siatka zleceń po prostu jest. Ja jak robię siatkę zleceń, to robię tak, że pierwsze zlecenie jest największe, czyli te najwyżej, i największe jest to zlecenie całkiem na dole. Nie wiem czemu tak po prostu zawsze robiłem i tak robię. Społeczność Dynexa domaga się ujawnienia teamu. Jak się okaże, że to Matos jest głową, to cena poleci na łeb, na szyję. Matos. Znaczy, no tam jest temat rzeka, nie? Ja tam trochę zagłębiałem się, że on miał problemy z sekiem i tak dalej, ale to chyba nie do końca było tak, że on takie jawne wałki robił, tylko trochę się chyba uwzięli na gościa po prostu. Gdzie trzymasz kał i zdeks? Kaucją chwilowo trzymam i zdeks trzymam na giełdach, a będę to przerzucał na portfele zewnętrzne. Znaczy, ja w ogóle robię tak, że te paczki tradingowe to mam zawsze na giełdzie, bo ja muszę to mieć na giełdzie, bo jak coś wyszczeli, chwilowa pompka, a na tych tokenach tradingowych mam też zlecenia ustawione już z automatu na sprzedaż i po prostu musi to być na giełdzie, no bo nieraz nie ma czasu tego przerzucić, a paczki hodlowe z reguły mam na portfelach zewnętrznych. Shilluję token giełdowy WU, jak się do tego odniesiesz? Mówią, że może być jak BNB. A to nie jest czasem ten token, co już jakiś czas temu zrobił mocny wynik? O, tu jest 773 miliony market capu.
91. miejsce. To wiesz co, to wolę MX-a kupić sobie. Kupić MX-a i mieć pasywkę. Nie wiem, jak tam wygląda. Czy tam jakaś pasywka jest z tym tokenem WU. W ogóle nie znam. Nie znam w ogóle tej giełdy, szczerze mówiąc. Nie wiem. Wygląda mi podobnie do FTX-a. Nie, żebym coś sugerował. Ja tutaj Korola zapraszam na polską grupę OSAK. Pytanie co do OSAK, czy to pewniaczek z tego ekosystemu? No, no market cap obecny to wciąż nisko. Ale ten token CATS ciekawy się pojawił. Wtorek mamy mieć nagranie na temat tego. Tam jest market cap. No już też de facto 4,5 się pojawił. Ale zapraszam na OSAK, polska grupa, tam sporo informacji. Myślę, że też technicznych. A jeszcze powiem do Bruce'a Wayne'a fajną odpowiedź, bo on pisze, że na X shillują to czy tamto. Weźcie pod uwagę jedną rzecz. Jak my wchodziliśmy w TGEX, w tokeny w XEGEX, to było rok temu, to te wszystkie jarząbki, file konieczne i inne farmazony, którzy prowadzą abonament, oni nawet nie wiedzieli, że coś takiego jest. I właśnie chodzi o to, żeby być o krok przed wszystkimi i kupić coś przed shillowaniem. A uwierzcie mi, że jeśli bardzo dużo ludzi coś shilluje, to zazwyczaj jest taki pump and dump. A właśnie chodzi, cały myk polega na tym, żeby wyszukać coś, o czym nikt nie gada. To jest właśnie czasem kluczowe, żeby zrobić 100x. Zauważcie, że takie tokeny jak Kaspa, chyba Okta i Clore zrobiły 100x u nas w tabeli, a tych tokenów w ogóle na samym starcie to w ogóle nikt tego nie miał. Jakbyś komuś o tym powiedział, by się z ciebie śmiał, że co ty kupujesz? Przecież to ma niecały milion market capu, nie? A jednak 100x zrobiły. Jaką masz opinię o Neox? Moim zdaniem bardzo fajny projekt, taki gamingowy. Oni tam mają serwery, na których nagrać, kopać tego, ten token. Mi się tam mignęło na Twitterze, że jakiś w ogóle turniej pokera chyba zrobili. To jest generalnie taka L1, którą można kopać i można też kopać za pomocą grania w gry. I powiem szczerze, Neoxa mam bardzo, bardzo dużą paczkę hodlową. Bardzo duża paczka hodlowa jest w tym tokenie. Pewnie słyszałeś o Sharp. To jest ten Sharp Knel, czy jakoś tak? To słyszałem, ale nie mam tego. A jak Kadabra, może po ten Nakamoto się coś ładuje jeszcze za wysoki market cap według ciebie i koniec poprzedniej hossy? Naka tam jest Ale w chyba co? 100, Jeszcze raz? gamingowy token Naka, Nakamoto, token poprzedniej hossy, market cap 100 milionów. Ale mocne Wiem, community z to tego było co chyba w ogóle widać. na KuCoinie, nie? Kiedyś można było kupić na tamtej końcówce tamtej hossy. Nie mam tego, szczerze Tak też osobiście powiedziawszy. zauważyłem, może się mylę, ale może ktoś zna, jeszcze był Monsta Infinity token poprzedniej hossy i on też ma market cap teraz 1 milion, to tak déjà vu może, nie wiem, z A Nakamoto się jaki to jest pojawić. sticker? Naka? Nie, tamten drugi. Chyba Co przed Moni. chwilą powiedziałeś? Moni? Monsta Infinity, ja tylko tak to śledzę, widzę po wykresie No zaczęło się jest. ruszać, a A to powiedz też mi, a tak to jest jakaś śledziło. gierka, czy co to jest? Wiesz co, nie pytaj mnie tak dokładnie, bo to nie robiłem researchu na ten temat, ale śledziłem jeszcze z poprzednich hossy te gamingowe różne projekty i wiem, że to tak szło jakby z Nakamoto de facto, ale no nie poszło teraz, A. tylko zaczęło się coś ruszać, więc A. może. Bo market cap ciekawy, nie? No właśnie, 1 Pasuje milion tam do chyba jest, tak? obserwowanych. A on jeszcze był No, a niżej, ja o już wiele mi się niżej. oczy świecą, jak widzę taki market cap. I może to być taki Nakamoto Ride, mi się też, w long term oczywiście. A zobaczę sobie to, Zobacz, obczaję. oceń, może źle mówię, ale warto myślę, że zaznaczyć. Kogo według was warto obserwować na Twitterze, YouTubie? Taki kanał masz, kryptospekulacja, polecam w subskrypcję kliknąć. I Mega Węża 9, no też. A Kadabra, tak reasumując tej tabelki obecnej, gdybyś miał komuś polecić, w co A, jeszcze tam czekaj, tylko wejść, tak, muszę coś okej. Okay. odpowiedzieć. Ktoś napisał Krzysztof B, nie? To powiem wam tak, że ten ziomek to jest dobry, w ogóle to jest dla mnie kurwa ewenement jakiś. Bo tu ktoś napisał Krzysztof B, nie? To jest ten ziomek od analizy technicznej. On jest w ogóle śmieszny, bo on jak ustawił, że z której strefy odbije Bitcoin, to gość miał między chyba 30 a 50 tysięcy.
miał kuźwa chyba z 90% w ogóle tego całego jakby strefy między 30 a 50, zawalone jakimiś strefami swoimi podażowymi, z których może się odbić Bitcoin. Także nie polecam tego gościa, nie? Jakiś gość w ogóle pomylony. O, a odnośnie Akash Network, powiem, Akash Network ruszyłem troszkę. Nie sprzedałem chyba całość nawet paczki hodlowej ze względu na duży już market cap Akash Network. Tylko to też tam zrobiło chyba z 10x prawie. Jest obecnie wyżej niż go sprzedałem, także jeśli nie spadnie poniżej mojego ceny sprzedaży, to po prostu go nie odkupię już. Flux, moim zdaniem market cap Fluxa jest bardzo niski. Jak na możliwości, które może mieć, nie? Czy ten następny dip na rynku będzie tym ostatnim konkretnym, aby się załadować? Tutaj pytają ciebie. I to może śmieszne, co powiem, ale z perspektywy czasu, nawet jak ktoś się załaduje teraz, to będzie dobrze. Zakładając oczywiście, no, że wszystko mniej więcej się potoczy tak, jak zakładamy, nie? Aczkolwiek, jeśli na przykład byśmy mieli obsunięcie na jakieś 35 tysięcy, no to uważam, że wszystko, co kupisz dzisiaj, to na tych 35 tysiącach możesz kupić z 50% rabatem, nie? Jeśli ktoś na przykład też nie wie do końca, co zrobić, to może paradoksalnie zdrowym sposobem będzie kupić na przykład teraz za 30-40% tego, co macie, i 30 i 60% zostawić, jak będzie spadać, nie? To też jest jakieś rozwiązanie. Ja, jak chcecie znać moje zdanie, to jestem bardzo cierpliwy i po prostu będę czekał na spadki, a taktykę mam taką, że jak nie będzie spadków, to nie wiem, zobaczę, czy będę kupował później. Zobaczę. Lepiej 30 mniejszych paczek czy 10 grzech. Uważam, że portfolio złożone z 10 tokenów jest zdecydowanie za małe. Do Bena wracasz? Tak, będę wracał, ale czekam, bo uważam, że jak będą duże spadki, to bardzo tanio będzie można kupić Bena. Bardzo tanio będzie można kupić ten token. Jaki jest market cap teraz przy Benie nawet? Z ciekawości, żeby tam wejść. Kilka milionów, wiesz, niedużo. Kilka milionów. A 4 właśnie, miliony pokazują konkretnie. jesteś w tym projekcie IC, tym memecoinie też, bo to też może być narracja IC Computer ICP, a to jest ten ICY memecoin. Tam jest market cap chyba 3 Nie, nie, miliony, też nie, się to nie mam podniósł i tam tego. też ta narracja, wiem, że Ben właśnie tam spekulacyjnie to też próbował silować na początku jeszcze, póki to nie spadło. Myślę, że To warto nie, się to tego nie zainteresować mam. też. Jeszcze tu odpowiem koledze. Rob Bok, czy mógłbyś powiedzieć o więcej o zredukowaniu RX? To dużo procent zrobiło, a to L1. Znaczy, dużo dla mnie zrobiło, bo ja to kupowałem jeszcze na TX-bicie. Także mi to tam zrobiło kilkadziesiąt X, wiesz, ten token. Dlatego zredukowałem paczkę, bo miałem dość dużą. I zredukowałem paczkę, zaraz wam powiem po jakiej cenie. Tam nawet pisałem w ten dzień, co redukowałem. Tam około 28,9 chyba centów zredukowałem paczkę RXD. I to dość znacznie, bo ja tam po prostu miałem bardzo dużo kasy. Mówisz, że z 10 tokenów za małe, jak ktoś ma 5 kilo dolarów, to jak rozłoży na mniejsze paczki, to chyba lipnie, co? I właśnie myślisz podobnie jak mój kolega, który wpłacił te 2000 dolarów, bo on stwierdził, że on kupi tylko jeden token i tyle. A ja mówię, no dobra, kupisz jeden token nie wypali, co? Jak masz 5000 dolarów, to ja bym to rozłożył gdzieś tak po. Nie wiem. W niektóre tokeny bym włożył 500 dolarów, niektóre po 250, niektóre po 100. Przy 5000 dolarów myślę, że bym się starał mieć z 20 tokenów. Tak około, nie? 10 to jest mało trochę. Kadabra lubi dużą liczbę tokenów. To jest koło chyba setki, tak? Znaczy nie, no może przesadziłem, znaczy z koło setki. Ja mam niektóre takie tokeny, na przykład na Binance mam kilka z poprzedniej hossy, których się nie udało sprzedać tak, jak się chciało. Aczkolwiek jeden token tam ładnie mi idzie, to jest token BIM, BAM, on jest z poprzedniej hossy, on teraz wszedł do top 100. To poprzednio był Merit Thirls, taki token.
No to ja powiedzmy mam powiedzmy ze 100 tokenów, ale z tego gdzieś tam zostało z 20 tokenów jeszcze na Binance. I z tych tokenów, co tam były na tej giełdzie, i po prostu stwierdziłem, że tam nie ma jakoś dużo pieniędzy w tym, i po prostu to trzymam, nie? Ja mam około 50 tokenów. Znaczy powiem tak, ja może mam 100 tokenów, ale takich, w których mam dużo kasy, to mam może z 40 tokenów, nie? Takich, gdzie mam naprawdę tam powyżej kilku tysięcy dolarów, nie? Ale mam dużo takich tokenów z 50-60 sztuk, gdzie mam, nie wiem, po 100, 200, 300 dolarów, nie? Dobrze, to podbicie to co do Litecoina, czy A są ja mam jeszcze dalsze jeszcze pytania, takie, tak? jeszcze ja mam pytanie do czatu. Napiszcie swoją predykcję, jak myślicie, ile Bitcoin będzie miał przyszłe ATH. Powiedzmy, może nie tyle, co przyszłe ATH, bo może to się przedłużyć, ale do końca 2026 roku, jak myślicie, ile będzie miał Bitcoin ATH? Jaka nagroda od 95, Kadabry? 120, 110, 142. Ktoś pisze 68, 130, 150, 115, 120. Co, Ja się myślę, losujemy jak to 1000 przebije dolarów przed potem? połową. A tak generalnie predykcje są w większości między 70 a 150. Tak widzę. 210, 220. A ty, Kamil, myślisz, że ile będzie? Jakbyś miał powróżyć z Nie, nie fusów? wróżę. Znaczy, ja też tak patrzę na wybory polityczne. Ciekaw jestem właśnie w tym roku, co będzie na jesień, wiesz? To tak, ja mam swoją opinię na ten temat, że to może być szybki rajd tej hossy, ale to jest tylko moja opinia, ale No jednak na ale jesień jakbyś miał USA. obstawiać, to ile byś tam rzucił cenę? Nie, no myślę, że powyżej 100 powinno być z tego, co mamy. Chociaż to już Tak? może być po korekcie, tak? Okej. Więc no, nie Ja bawię się w myślę, to. że problem może być troszkę taki, że bardzo dużo ludzi, którzy nowi będą dołączać, może być tak, że nie kupią Bitcoina, tylko będą się ładować w alty. Zdecydowanie większy X, prawda? Do Tym bardziej, zrobienia. że wiesz, ludzie też patrzą tak, że kupią sobie na przykład, nie wiem, Bitcoin będzie kosztował 100 tysięcy dolarów przykładowo, no to ktoś będzie mówił, kurde, to ja mam dać pół miliona za jedną sztukę? Jedną sztukę i to jest... G-system warto jeszcze wchodzić, jak niżej spadnie. Jeśli niżej spadnie, to myślę, że tak. Od obecnej ceny, od wejścia, jeśli wchodziliście, a czas na wejście były 4 miesiące chyba, czy 3, to każdy powinien mieć cenę poniżej wejścia, poniżej 10 centów. No to i tak od ceny wejścia chyba jest 3,5x, nie? Także przy tej cenie bym nie brał. No a ty, Kadabra, jaką cenę dajesz w takim razie, skoro pytasz o to? 26 pytałeś aż, tak? 26 rok, Jeszcze raz, koniec? jeszcze raz. Twoja No, cena do na końca Bitcoina. 26. Znaczy, tak wiesz, zakładamy, że jakby się przedłużyło coś, czy no nie wiadomo do końca, jak to będzie. No to powiem wam tak, że ja obstawiam, jeśli bym miał obstawić, to obstawiłbym 155 555. Tak bym obstawił, nie? Szósty, tak, to już myślę, że będziemy na wyspach i świętować, A właśnie także. Bessa, właśnie bym powiedział, że niekoniecznie, słuchajcie, bo weźcie pod uwagę, znaczy ja trochę biorę pod uwagę takiego, że jak te ETF-y będą wprowadzone, to gdzieś tam ten kapitał napłynie mimo wszystko. I moim zdaniem może być troszkę tak, że może nie być już takich Bess, jak były do tej pory. Czyli ja nie napisałem 555 tysięcy, tylko 155. 155, 555. Napiszę na czacie, żeby nie było. Ten. Dajesz sobie duży przedział Dobra. cenowy dla bezpieczeństwa, że trochę easy.
Panowie, chciałbym być z wami na tych wyspach, a my nie jesteśmy na wyspach, ja siedzę w domu. Przy komputerze. Wiem, kadabra, ale to... Aha, dobra. Jeśli nie będzie takich bez, to myślisz, że będą jeszcze hossy, które dadzą tak dobrze zarobić? Ja myślę, że hoss, no może nie być już aż takich gigantycznych, ale uważam, że będą altcoiny pojedyncze, na których będzie można dużo zarobić. Czyli pojedyncze projekty, nie? No, zwłaszcza, że te Bo regulacje, na które mają przykładzie wejść, tak? katy, tak, no to też jest temat taki, że zależy, jak się to wszystko potoczy. Ale ja biorę pod uwagę taką, że może być później tak, że jakieś pojedyncze projekty mogą dobre wyniki robić. No, można wywnioskować to na przykładzie Kaspy, gdzie gdzieś tam była Bessa. Taka Bessa Hossa w sumie był ten przedział czasowy, a zrobiła wynik gigantyczny, nie? Też tak od siebie Pan dodam X jest dobry poziom. ogłoszenie, tylko wyłącznie, jeżeli ktoś jest chętny w przyszłości nawet na moderatora, tutaj każdy społecznie, tak, grupa darmowa, bezpłatna, researche, dzielimy się informacjami. No i tak szkoda, że wcześniej kanał nie powstał, poprzedniego jeszcze A. sezonu Hossy. No ale jesteśmy Ktoś tu tu i teraz. napisał pan. Ktoś tu napisał, Fan X jest dobry poziom, żeby wejść. Zależy, czy chcesz oglądać te panie, co tam występują, czy żeby kupić token, bo to jest zasadnicza kwestia, nie? Market cap, ile teraz jest? 2, 3? FX? Zaraz zobaczę. 3 miliony dwie. O, ale pompa jakaś jest, czekaj. Na Fan X. Ale z Czekajcie, tego, co chyba tam muszę były coś. informacje, to jak na to podchodzisz? Bo te zdjęcia tam, że były jakoś AI robione, tak? Ja się w to nie zagłębiałem, czy to Znaczy da zarobić niektóre de tak, facto, ale ale... zauważyłem, że do tego Fan X-a dołącza dużo takich dolnolotnych tych panienek, nie? Czyli takich nie super ten, no ale od czegoś trzeba zacząć, nie? Zanim to się przyjmie. Znaczy ja w ogóle uważam, że taki token jak ten może być mocno grzany w hoście, może być mocny hype na coś takiego, jeśli się to, że tak powiem, podchwyci internet, nie? Że może być później tak, że zaczną normalnie ludzie dołączać do tego. No, jakby nie popatrzeć, jakieś głupie obrazki NFT były sprzedawane po 100 tysięcy dolarów, nie? Czy tam nawet, kiedy będzie głosówka z sekretarką, to nie wiem, musisz, ona chyba w Stanach mieszka, musisz do Stanów pojechać. Kadabra, ile masz lat? Strzelam 38. Nie, w Sylwestra miałem 30. Szukałem pewnego projektu, który był podobny do FunX, ale chyba go nie znajdę. I przy Market Capie właśnie coś w okolicach 1 miliona i to był podawany przez pewne ciekawe źródło, ale to myślę, że z czasem napiszę spekulacyjnie. Z ciekawości poznać opinię. Dobrze, jakie A, tam ktoś pytania? Kadabra, pisał, masz siły co to z prowadzić dalej, tak? płynnością? No, czekaj, jeszcze tu podpowiem ludziom, nie? A No czemu problem. musisz iść spać? No problem. Ktoś napisał, co z płynnością, jak ładujesz grubo na początkowych etapach. To jeśli coin ma bardzo małą kapitalizację, no to nie ładuję z marketu, bo zrobię 300% jednym wejściem. Po prostu wrzucam dużo, bardzo dużą ilość zleceń w jakichś tam przy odstępach i po prostu łapię to, nie? No bo jak wrzucisz jedno zlecenie na takim tokenie, który ma 200 tysięcy czy 300 market capu, wrzucisz jedno zlecenie na 1000 dolarów, no to tam idzie od razu cena 50% do góry, nie? Także trzeba po prostu jednak segex na tych mniejszych tokenach, które walę, to jak mam być szczery, to wrzucam zlecenia po 20 dolarów z reguły. I na przykład wrzucam takich zleceń 10, jak je tam złapię, to później znowu 10, znowu 10 i tak w kółko, nie? Nie ma... Kiedy będzie... To już było... Ja 55 lat coś napisał. MVX 3,5 miliona market cap. Czekaj, bo teraz zgłupiałem, nie wiem co to jest, ale coś kojarzę ten MVX. MVX, co to jest? To jest to Mava Verse? Nie mam pojęcia, co to jest. Dużo tokenów jest MVX, musisz powiedzieć, o co chodzi. Zapis z YouTube'a z widokiem na Telegrama byłby fajny.
Kamil z Yoshi, Skaf ma Kokoshi. Kadabra w XT wchodzisz już od momentu wrzutki, spadł 70%. Z tym XT jest problem, bo ja miałem zlecenia na non-KYC i tam nie było tego deepa, a na Xegex był mocny deep i tu jakiś kolega pisał, że mu wszystkie zlecenia wleciały. A ja akurat miałem na drugiej giełdzie i tam była, nie wiem, czy większa płynność, czy co i mi nie załapało, także załapało mi jakieś zlecenia, ale mało, tam chyba za $200 tylko mi złapało tego. Ale nie złapało mi dużo zleceń, nie? Także zlecenia, tu pisał kolega inny, że mu dużo złapało. To nie ja pisałem, że dużo złapało. To drugi kolega. Kadabra, jak ty belkę rozliczysz przy tylu transakcjach, ale to wiesz, wychodzisz tylko do Fiata jednorazowo i tyle, nie? To tam nie masz co za bardzo robić transakcji. Rykangi też są, jakby ktoś pytał. Można się dogadać. Z RWA, to co, Rio, trzymasz, czy nie trzymasz? Jakie projekt? Real World A Asset, poczekaj, RWA. mogę lecieć po kolei? Jasne, Poczekaj, bo jasne. ja lecę po kolei, dobra? Bo się pogubię później. Robi ktoś staking Tia, Kepler, podaj dropy. Nie, ja na przykład nie robię, ale staking Tia, z Tia to ja bym uważał, bo tam jest tragiczna tokenomia. Czy masz jakieś projekty na stracie? Mam, to jest Atoll Horizon. Chyba on jest nawet w tym. On jest w tabelce. Atoll Horizon i mam kilka projektów z tamtej hossy, które przehodlowałem. Na szczęście nie było tam jakoś dużo pieniędzy w tych projektach, które przehodlowałem z tamtej hossy. I nie jest ich dużo, ale coś tam jest. Czy dużo osób z twojego środowiska wie, że siedzisz w krypto, jak reagują? Nie wiem, tak reagują generalnie tak, że kiedyś mnie mieli za kosmitę, a teraz tak bardziej podchodzą. A czy trochę dużo ludzi, mam wrażenie, że gdzieś ma trochę taką zawiść, że sami w to nie weszli i że nieraz zaryzykowali, nie? Takie mam wrażenie. Ale ja tam nie, ja jestem osobą, która nie ma dużej ilości znajomych, jakby co. Ja bardzo jakby szatkuję, kalkuluję ludzi i jeśli ktoś mi tam jakoś super nie odpowiada, to nie jest moim znajomym. Rio mamy tu, Realio, nie? Chyba w tabelce jest nawet. Realio Poczekaj, Network, RWA. tak, tutaj first quarter, tak, podsyłate Leox Probe, to słyszane było de facto. Twoje top 3 na 2024 rok. To ciężko tak powiedzieć. Ja myślę, że MX, jeśli tam nie podłożą jakichś dużych kłód MX-owi tej giełdy, to myślę, że to będzie bardzo dobry wynik. I myślę, że do HOSSy to jest spokojnie 10x. A tam dosyć dużą paczkę chyba mam w tym. Także myślę, że to by było ok. W ogóle MX-a mam zamiar dokupić i mam zamiar dokupić aż dodatkowe 10 tysięcy sztuk, ale cena musi zejść w okolicach 2,2. Jeśli tam zejdzie, to dokupię około 10 tysięcy sztuk tego. Co myślisz o Sharp? No nie będę w to wchodził, w ten token. Tam mi się tak. Ja w ogóle nie lubię tokenów, nie wiem czy zauważyliście. Nie lubię wchodzić w tokeny, które dużo osób shilluje na starcie, nie? Wolę takie tokeny, o których nikt nie mówi, a później zaczynają mówić. O Dainexie tak było, nie wiem czy kojarzycie, jak ja gadałem o Dainexie, to tak wszyscy się śmiali. Śmieszki, heszki. Wtedy tu na grupie było chyba 100 osób. Jeszcze na innych grupach o tym mówiłem, to tak się śmiali, tam jakaś L1 nowa, no, gówno jakieś polecasz, a później po pół roku to tam widzę inni ludzie chyba o Dainexie mówili tutaj z polskich tych naganiaczy. Skąd pochodzisz, Dynex, Kadabra? Z tak. Polski pochodzę, z Polski. Nie boisz się, że MXC zostanie zamknięty, zniszczony? Giełdy często padają. No, z tym giełdy często padają, to tak troszkę jest moim zdaniem przesadzone, nie?
Ja osobiście tak twierdzę. A tokenami, które robią największy X z reguły, to są właśnie tokeny L1 i giełdowe. Myślę, że nie zostanie zamknięty Mexte. Jeśli gdzieś tam będą cały czas siedzieć na jakichś Seszelach czy tam w Burkina Faso, to będzie dobrze. Dynex, tak, to jak mówisz, pamiętny czas był na początkach jeszcze i człowiek żałuje, Ja że się pamiętam, nie było ładowało chyba z więcej. 50-70 osób było na grupie, nie? Dobrze kojarzę? No, nie To powiem, były ale początki to było początków. strasznie początkujący tak okres. Co do mojej przygody z Shiba Inu, ja tam na kilku materiałach wspominałem, update'ach, nie wiem, czy oglądałeś, Szymon, czy inni, więc no, piękna przygoda, nie było kryptospekulacji YouTube kanału, szkoda. Nie udało się dobić do większych info w Polsce na YouTube, no i tutaj powtórka z rozrywki, przykało kłom, a więc kanał powstał. Co do kwoty, nie chodzi o kwotę, no ta otoczka tych wszystkich osób, co tam to rozgrywają potencjalnie za kurtyną, lata, miesiące, dni już to jest de facto, 24 rok, więc mamy to na tacy, tak to wygląda. Może ktoś wie więcej, także zapraszam na A ty polskie grupy miałeś kało Shibę, kłom. tak? Shibę Inu miałeś, tak? Kupiłeś? Tak. A ile zarobiłeś na Shibie, możesz powiedzieć, czy nie? Zostawię to dla siebie. Tak? Tak. Okej. Okay. Bo wiesz co, ja w ogóle miałem taką rozkminę w styczniu. Mówię, ta Shiba Inu idzie. Kurde, mówię, idzie jak cholera, nie? I se myślę, kurde, a zobaczę, czy jakieś inne psy są, nie? I był taki pies Akita Inu i to w ogóle na Akita Inu zarobiłem najwięcej. Ja to kupiłem przy kapitalizacji, nie pamiętam, chyba kilku milionów, dwóch albo trzech, albo czterech, a to zrobiło kapitalizację miliard, nie? I jedną paczką udało mi się wyjść tam chyba przy 300 czy 400 milionach i jedną paczką właśnie na samej górce. I właśnie na Akita Inu zarobiłem największy X mi to zrobiło, A nie? wiesz co, właśnie Ja tam Akita i wrzuciłem Kiszu chyba... Inu, oni się coś zaczynają budzić I chyba też Kiszu, lekko, tak. nie? I to było tak, że na Akicie zarobiłem... chyba z $250 zarobiłem 39 eterów i te 39 eterów, później 10 eterów wrzuciłem chyba w kiszu i też chyba zarobiłem 30 Ethereum na tym kiszu jakoś tak. Tylko później był taki problem, że zamieniłem całe Ethereum na XRP, a Ethereum poszło tam z 1000 ileś na 4000, a XRP poszło z $1.30 na 70 centów. No teraz jest łatwo Niestety. wejść w takie dolne projekty, potem ciężej wyjść w co wejść. No wiadomo, że standardowy Bitcoin czy coś lepszego, tak, Ja no tam to dużo już. zarobiłem, ale dużo straciłem na tym myku, że zamieniłem Ethereum całe na XRP. Niestety. Akita też dobra była. No, tam Akita to szła jak burza. Człowiek się budził, kurde, co w nocy, trzy razy w nocy człowiek się budził, bo kurde, tam już była taka kasa, że człowiek, no nie mógł usnąć, nie? Człowiek chciał iść spać, ale nie mógł, nie? A jak już usnął, to się przebudził, patrzył, dobra, nie spada, idzie dalej, można spać dalej, nie? Czy ty się przekonałeś do osak? Ja w ogóle to miałem taką rozkminę, mówię, może wygram te losowanie. O, mówię, jak wygram te losowanie, to pakuję w osak wszystko, nie? Ale Ale ten... No Kadaura, to zobacz. masz teraz Shiba Inu mówimy, a tu będzie Black Shiba Inu, no tutaj aż trochę się Znaczy w dziwię, tym że osak jesteś mi na... się tam jedna rzecz mi się spodobała w tym osak, że oni tam tą płynność też spalili, nie? No to Dosyć jest dużo, to nie? samo co Shiba Inu, wykonany wariant, tak, 10 Ethereum tam wszedło. No ja się dziwię, Kadabra, że jesteś na grupie u nas, de facto, tak, co rozkminiamy kało kłom. Mamy osak, mamy teraz Ket, no Ket jako taki bardzo teraz jest ciekawy Bo temat wiesz co, ja od razu powiązany. przyjąłem na starcie od razu, że będzie ten, będzie kruk, będzie kłom, będzie o i już nic poza tym, bo wiesz co, jak te trzy tokeny wyszły, to później był problem taki, że kuźwa było milion tokenów różnych, które kurde chciały się do tego przykleić, nie? Tak, to był ten Ko, tam między innymi różne inne. No też trochę, może nie smak jest, że takie powstają kolejne tokeny, czwarty osak, piąty ket, ale de facto zobaczmy, jakbyśmy późno weszli, gdybyśmy nie byli przy tym kałokłom regularnie, tak? Tak patrzę pod tym kątem, bo osak jednak, no patrzmy na long term, jak jesteśmy jeszcze wcześniej i to jest ta możliwość, więc tak temat nieodpuszczony. Mam nadzieję, że się więcej nic nie pojawi, no bo już chyba tego starczy, tak? Żeby to już tak
ładować, ale Tylko no. wiesz co, na tym odsaku jest już trochę market cap taki, nie? Wiesz co, Zaporowy, mi się 15 realne, wydaje. nie 40, 15 chyba. No może 12, tak. Ale jak patrzymy pod. A czemu tak? Oj, czyli nie oglądałeś materiałów, tak? Okej. Okay. No Znaczy nie, zobacz. no wiem, że tam spalili, ale chodzi o to, że dlaczego na Dextool się źle pokazuje? No, dość ciekawy temat, prawda? Znaczy na Dextools jest chyba 40, a na Dexscreen jest ten prawidłowy. To też jest taka ciekawostka, prawda? Dlaczego pokazują od tak? No Tak. a supply 50% u tego ship inu deployer. No ale kalabra, daję ci słowo, zaufaj. Okej, No dobrze. zamiast to nie jest płatnych grup innych, także myślę, że A jaką wartość liquidity oni spalili dokładnie? nie tam, tam w OSAC nie było spalenia. Spalenie było w O, w CAT, OSAC nie było spalenia. Znaczy tam leży na chyba 20% na adresie 0, a 50% jest u ship inu deployer, także ponad 70% jest jak, tak, bez ruszenia na Aha, chyba no OSAC. znaczy o to mi chodziło, że oni przelali, to połowa jest przelana na. Dobra, 50% widzę, 29 milionów Tak, dolarów, tak, tak, okej. tak. 29. No właśnie, to jest też wartość to. No, OSAC de facto wyprzedził teraz market cap w O, no ale patrząc, jaką perspektywę ma OSAC i co ma wyczynić, i no nie po Dobra, to to realnie człowiek. mówisz jest 17, tak? Według Deskryn, aż już 17 17 jest? milionów. No widzisz, myśmy to brali no, w kryptospekulacja, robiliśmy to od początku. Znaczy nie, chodzi mi o to teraz, ile jest 17 milionów, tak, realnego. Już zobaczymy, jak może ktoś poda, czy nie, ale chyba troszkę mniej. Także wiesz, jak mamy liczyć 40 miliardów, no to wciąż te 3,5 tysiąca X mamy, nie? 15 milionów market cap realny. Tak, No Szymon tutaj dobra, pisze. kupię tego saka, niech ci będzie. Znaczy, oby nie było spadku, no chociaż czy tu, czy przy Znaczy nie, 20, przy 100 spokojnie, to. ja sobie poczekam, nie? Ja sobie poczekam. Bo tu widzę, że tak jakby z 20% spadło, to by było dobrze. I Ewentualnie to już wrzuć będzie 3 market dolary cap. na ticket koło fortuny, to może wygrasz całą kwotę. Bo tutaj powiem ci, że to losowanie, które będzie miało miejsce, to ktoś zgarnie naprawdę sporą kwotę z OSAC. To będzie koło na miliona dolarów od tak. To będzie taki show, stąd, że A ile tiketów już jest? niedużo. Tam jest chyba wartość 100 dolarów. Tam Forb to jest odpowiedzialny za to, ale to jest co tydzień losowanie. No i 5% na OSAC, a 95% idzie na jednego zwycięzcę co tydzień. Więc dajmy na to, że co tydzień będzie 20 dolarów na OSAC, 100 dolarów na miesiąc, czy tam 50 chociażby. Więc no, pomnóżmy to sobie potem razy X. Więc tutaj będzie dość ciekawie, nawet to policzę. Dajmy przez 5 miesięcy, no ten market odskoczy lekko, ale jeżeli kupimy za 250 dolarów, chociażby mówimy ten potencjał, no to jest 1 milion dolarów z koła fortuny, no to będzie coś niesamowitego. Byle Forb nie uciekł z kluczami, tak? Ale wiem, gdzie jest, także to się oczywiście śmieje. Myślę, że jakiś cel charytatywny też na to potem warto dać, jak to już będzie na finitu uczynione. Także kadabra przekonane, rozumiem, tak? Okej, okay, na pokładzie. No ja, no jak jest taki market cap, to inna rozmowa jest w ogóle, No nie? kurczę, był 2-3. Mam nadzieję, że zleci tyle, ale no jak zleci, to i tak w long term, no to fu. Wiesz, kadabra, jak to nie wypali, to masz kryptospekulacje, kanał oddaję ci całkowicie. Masz słowo. A ja nie muszę być właścicielem. Nie musisz właścicielem, okej. Okay. No to sekretarka twoja. Bo ja nie lubię ten. Ja nie lubię takich rzeczy, wiesz jakich? Nie lubię tych takich, jak się wstawia, wiesz, tego bota, nie? I się tam pisze TT. Mów. No te komendy tam, żeby ustawić to A, wszystko. Rusek? Ja nie Czy lubię nie? tego. Nie. No tamtego, no. To nie lubię tego ustawiać. Nie rozumiem, ale okej. Okay. No, chodzi mi o to, że tam te komendy trzeba wpisywać i tak dalej, nie? Ja się kiedyś tym bawiłem i zawsze tak jak chciałem, to musiałem przysiedzieć przy tym, a nie lubię, nie? Bo tam wiecznie aktualizacje są do tego bota, wiesz? I tam jak już ustawisz, to ustawisz, ale jak chcesz ustawić, na przykład ustawiałeś 3 miesiące temu i nie bawiłeś się tym i za 3 miesiące już są nowe dodatkowe rzeczy w tym bocie,
jakby trzeba od nowa to ogarnąć, żeby wiesz, jakieś nowe opcje wychwycić, nie? Precipitate Rain, tak. Też jest dodana płynność w końcu. No i poszło. Tam był dołek nawet A chyba muszę 300 zacząć, bo to tysięcy. mocno poszło się, o tym zobaczę. 4 miliony dolarów, Bo ja 300 tam nie miałem tysięcy. dużej paczuszki. Ktoś tam chyba złapał od nas nawet za 200 tysięcy jeszcze market cap. No ja tam wchodziłem, jak to materiały O publikowałem, to kurczę. było. I ten, ładnie mi urosło ten rain, a ja tam nie miałem dużo tych tokenów. A mi urosło ładnie. Flut też na pokładzie Ja, wciąż. a, o, odnośnie tej, ktoś pytał top 5 paczek, jakich mam, to mi się wydaje, że może to być w kruku też mam dużo, nie? W kał, nie? I w o też mam dużo. O w ogóle dokupywałem, bo tam w o było dużo takich było momentów, że była ta cena tam z. No słuchaj, na OLA jest teraz market cap realny też inny niż pokazuje Dextols. 7-8 milionów jest teraz na O. Tam 3 miliony dolarów spalili. Dolarów, milionów dolarów. Na KET spalone zostało bodajże taka sama wartość, może 2 miliony dolarów. Także oni, no zobaczcie, jak to palą wszystko w tych wszystkich powiązaniach, tak? Bo Co ta tutaj się dzieje. śmieszna laska, ta Sara, czy jak ona ma, tak? Sara? No, laska czy To ona facet, czy... kiedyś napisała, ona kiedyś coś tam napisała, że. Bo ktoś tam napisał, że kto stoi za O, nie? A ona coś tam napisała, że to jest obrzydliwie bogaty gość, czy coś takiego? A, Dev Nie? are fucking rich, tak, so rich, tak, No, olbrzymie coś bogaci. takiego, nie? A teraz jest Eben, nowa postać, taka narracyjna, nie wiem, czy oglądałeś update, kało.com. Także zobacz sobie też na Cat, no ale, może poczekaj, no jeszcze coś tam się będzie bardziej działo. Ale też ilość hodlersów, niecałe 300-400, też te wallety tam powchodziły częściowo, no i Deployer Quom przecież dał staking Cat, tam otrzymujemy kało.com. Już API chyba spadło poniżej 100% dziennie. Była fajna dnióweczka, tak po 100 dolarów wpadało. A Kowal kupił w końcu ten krukacz, czy nie? Oj, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ale widziałem chyba, że dołączył do naszego Telegramu właśnie. Bo Także... Kowal napisał ostatnio, mu napisałem, że jakie tokeny chce się poruszyć na tym, na śniadaniu, a ja napisałem kało kłom, nie? No to mi dał serduszko. No tak się śmieje trochę z tego, nie? Generalnie. Tak, wszystko spalą i nic nie będzie. Okej, no tak. Pytania do Kadabry, proszę bardzo. A, tu czy trzymasz Rain? No to trzymam Rain. Ja w ogóle dostałem Rain, mam na kilku portfelach chyba, bo ja to dokupywałem raz, drugi, trzeci, I ale wylosowali takie cię jeszcze, nie? śmieszne paczki. Ja miałem śmieszne paczki w tym Rainie, takie po 100, 200 chyba, raz po 100 i dwa razy po $200 i To ty raz jesteś dostałem 100 dolarów. top 100 w walletach przecież, jak tak mówisz. Jak to poszło po na Czekaj, no tych. właśnie teraz liczę, że mam $3000 łącznie ponad. No gdzieś top 150, ale tam każdy miał okazję zrobić koło Tak? top No 100. co ty Tak mi gadasz? się wydaje. Natomiast tam też oni są na zupełnym początku, ten projekt jest tak naprawdę. I tam też ma być staking Rain, z tego co kojarzę. Chciałbym zrobić jakiś update tego projektu chociaż. Może ktoś ma więcej informacji, to niech pisze, ale tam Ej, ten masz projekt też jest rację, blisko. jestem w top 100. No W i top 100 tam jestem, jak mi te się rolety wydaje, że jest złączyć. dobry No. czas na chociażby kłom, jak nisko leży wciąż, a to też jest taka okazja, zanim co coś wyszczeli, tak jak ten Rain przykładowo, czy wciąż O chociażby. No ale Black Sheep OSEC to jednak... Show, show. A pamiętasz, była chyba głosówka kiedyś z tym. Sokowal wszedł na naszą głosówkę, nie? To było Taką na o tym kruku właśnie. X, I ja tak? wtedy mówiłem, że ten, że dokupuję Shiba Predator, bo teraz nikt o tym nie gada, a jest dobra cena. I widzę, że ta dobra cena się utrzymuje tak od 100 dni, 130 dni aż. Czekają na lepszy wariant, mi się wydaje, że tak, jak większość z nas, wy jesteśmy weteranami, kogo tu mamy uczyć, może są nowi, ale to jednak market już jest bardzo blisko, no nie? I ten odpowiedni moment wejścia, ten launch.
No i aktywność deployera kłam przecież po tylu dniach, tak, nieaktywności, interakcja z cats, no i staking trio KO kłam. Ktoś napisał, jeszcze się okaże, że kadabra jest dewem kruka. Ale by były jaja, co? No i też taka narracja się pojawia, że polskie community za bardzo przy osach jest, to też jest, my jesteśmy wcześniej, nie, że polskie community jest jakby za tym projektem. Dobrze, tutaj pana Kowala wywołujecie, widzę, bo zaraz dołączy do naszych rozmów jeszcze, tak? Jeszcze raz powtórz, bo coś przerwało. Śmieję się, że portfel Kowalskiego wywoływany jest do mikrofonu. No, jeżeli jest, to zapraszam, jeżeli nie, to może z odsłuchu. No właśnie, jak ktoś chce coś powiedzieć na czacie, na głosowym, to niech podniesie łapkę, to sobie powie coś, nie? A tutaj jest informacja, o ciekawa, wielebny Wojciech, Ship Deployer przed Burnem Osak użyje Bridge na kłom i to ostatecznie powiąże wszystkie projekty trójcy z czarnym psem, róbcie skrzynkę. No Wojciech tu ma bardzo też dobry research, więc może tu żartuję, ale z nim i Amprofitagen będę miał we wtorek bodajże prawdopodobnie nagranie na temat CAT i pewnie też pospekulujemy więcej. Tak, wczoraj mi się zdarzyło. Słychać mnie w ogóle? Słychać chyba, nie? Tam profi, tak. Tak, wczoraj zdarzyło mi się rozmawiać z ciekawą osobą i to jest w sumie chyba drugi user, który dołączył na grupę Kłoma. Druga osoba, która na tej grupie była po Kodaju. Także może coś tam uda się ciekawego wyciągnąć, chociaż wątpię, ale jest taki profil Wiz chyba, albo Wizard on ma, nie? I tam z nim troszkę konwersowałem. Oni z tego co widziałem, on na Twitterze ma konto, oni tam stoją za dosyć dużymi projektami, chyba dwoma, i on jest twórcą Dragon Chaina. W 2018 był Dragon Chain i oni tam zrobili ATH na poziomie 1 miliarda kapu, no to w 18 roku 1 miliard na, no jakby nie było, meme chainie zrobić, to dosyć dobry wynik. I z tego co wiem, to blisko osoba od obecnej Osaki tego Dragon Chaina skupowała wtedy, nie? Więc no, dosyć ciekawie tam jest. No i to potwierdza Wojtek, tylko, jesteś? Że tak. Jesteśmy bardzo, bardzo wcześnie. Amprofi dodam od siebie, to znacie pana, dobry research, kało.com, Osak, nie tylko. A ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, bo w sumie ten Shiba Predator to ma być L1, tak? L1, tak. Tak, tak, to ma być jakby L1. Jakby nie popatrzeć, no to kurde, to trzeba wchodzić all in. Ale ty all to kupowałeś ostatnio, mówiłeś. Ostatnio. Także... Dajcie temu Wojtkowi głos, bo chcę coś powiedzieć. Okej, okay, już moment. A nie widzę. A ja złapał. Okej. Okay. Halo, halo. Halo, halo. Tak, halo, słychać mnie? Słychać. Dzień dobry, dobry wieczór. Ale to ty mnie, Anprofi, wywołałeś, czy jestem. Tak, tak, bo myślałem, że chcesz coś dodać do tego, co wczoraj rozmawialiśmy odnośnie tego użytkownika tam, nie? No co, no drugi użytkownik na Qomie, który się pojawił, więc raczej nie może to być losowa osoba. Jak wiemy, kapitał przepływa cały czas tam. Twierdzi, że... Na jakiejś shitcoinowej grupce dostał, nie? No tak, tak, tak. I w ogóle kto to jest Kodaj? Czyli co, panowie, bo tak reasumując, czy też zaczynając ten wątek, to jest druga osoba, która dołączyła na Telegram Kłom, tak? Dobrze to... Tak. Tak jest. Tak jest, czyli jest wciąż aktywna, jest bardzo znana, czy bardzo, że tak powiem, zaufana? Bo dla mnie to też jest ciekawy temat.
Wiesz co, czy zaufana, znana myślę, że nie kompletnie, bo absolutnie nikt od samego początku, od którego jestem, nie zwrócił na tą osobę uwagi. Absolutnie. No powiedzmy sobie szczerze, że nikt z przypadku nie bierze się na grupie Kłoma jako druga osoba po administratorze tak naprawdę, czyli po Kodaju, który zniknął. Więc to jest już takie bzdury, które mi tam opowiadał troszkę. No pośmiałem się ogólnie z nim bardzo. No i co jeszcze? On postował na grupie Osaki, nie? Dwa razy chyba, albo raz. Takiego czarodzieja tam wysyłał w GIF-ie. No więc i przede wszystkim na tej Osace zapostował tydzień temu, tak? To jest ważne, w ogóle tam się pojawił tydzień temu. I to jest głos od Mega Węża, to jest, przypomnijmy, Wielebny Wojtek, tak? Pierwszy raz tutaj na Telegram głosówce, ale to jest bardzo ważna informacja dla mnie też i dla wszystkich tutaj będących przy tych projektach. A co, w KET też tam już jest ten użytkownik, czy jeszcze nie? Wiesz co, w KET nie wiem, czy jest. Myślę, że tak, bo on mi pisał, że właśnie Kłom, O, Kał, Osak i że sam szuka Kodaja, nie? I... No bardzo dużo takich dopisków lol na samym końcu, bardzo dużo razy zapytał, czy w sumie to może ja jestem Kodaj, nie? Więc takie, wiesz, prześmiewcze troszkę to wszystko było. No i wiesz, no i na zasadzie takiej, że on w zasadzie to dowiedział się o Osace z czatu KET i KET go zaprowadził do Osaki, tylko że no na KETcie no to tak naprawdę mamy GIFy same, chyba że chodziło mu o jakieś, wiesz, blockchainowe powiązania, które są, no jak najbardziej, nie? Ale no jeśli chodzi o czat, no to nie mógł go nigdzie zaprowadzić, bo tam są same GIFy, nie? No i to tylko potwierdza to, co mówiłem, Profit czy Wojtek, że tu nie ma tylko spekulacji, ale też i różne bardziej bliskie powiązania, nawet na blockchain i nawet użytkownikami, bo tych użytkowników. A wy jeszcze coś macie na temat właśnie Trio do dodania, czy ten wątek, bo ten wątek jest dość ciekawy, co wspomnieliście o tym użytkowniku na Kłom. A myślę, że te słowa warto wziąć do uwagi, nie są to słowa byle kogo. Myślę, że możemy sobie ewentualnie we wtorek, jeżeli dojdzie do skutku nasze nagranie, to jeszcze sobie poświęcić na ten temat chwilę. No odnośnie KETa tak, tylko że ja muszę w sumie się zgłębić troszeczkę w tą prizmę w Carvify w ogóle, bo tak naprawdę dzisiaj na tej międzynarodowej KOC, nie, jest ta jakaś nowa grupka tam międzynarodowa powstała i się wywiązała rozmowa między tam dwoma modami chyba. Orange Soda rozmawiał z Calypso chyba, z tego co kojarzę, i oni tam próbowali dojść, czy to nie może być Liquid Stake Token, coś takiego, no nie, ale chyba nie, więc w te kilka dni postaram się ogarnąć jakąś teorię w miarę sensowną, czym tak naprawdę może to być, bo tam jest jeszcze ten Tricots, nie, i ten Tricots może jakąś funkcję też pełnić, no bo jakby stake'ując KETa, potem możesz sobie odebrać albo te trzy tokeny, albo jeden z tych tokenów, które sobie wybierzesz. A to wszystko do tego Tricots trafia, więc ten Tricots też będzie jakby jakąś funkcję w ekosystemie pełnił. No. Tak, ten Prisma to jest też wątek dla mnie do zapoznania się, jak i może dla ciebie, może nie Wojtka. A jakie macie teorie do tych 90 dni co do wpisu na KET? Odnośnie jej powrotu potencjalnie Rajoshiego, czy coś tam rozgrywacie ten temat, to jeszcze sobie we wtorek mówimy, ale tak na szybko co do... Czy w ogóle jeśli chodzi o Rajoshiego, no to moja teoria jest taka, że to alter ego jest obecnie spalone i to alter ego nie wróci w ogóle i jeżeli ja bym to wszystko robił jako dev, czy ktokolwiek tam, czy community jakiś menadżer, to osobiście w życiu bym tego nie odmroził, tego alterego, ze względu na to, że to by przyniosło według mnie oczywiście więcej szkód niż pożytku i dlatego, wiesz, jest Kodaj, chociaż ten Kodaj zniknął, nie, z Kłoma, więc tam jest jeszcze jedna taka postać, której też bardzo dawno nie było, jest Kryptobil, nie, on tam Kryptobil się nazywa, tak. Tak, jego tak. Bardzo dawno nie było, ale może Kodaj wróci, tylko że on w medium, które było na Kłomie pisane, wspominał, że on
chyba pewnego razu zniknie i pojawi się pod postacią innej osoby, więc tak naprawdę nie zdziwiłbym się, jakby on już nie wrócił, tylko po prostu byłoby inne alter ego, które by po prostu grało tego kogoś, tak? Bo na Kecie mamy tego Hrundiego, na Osace mamy Mephisto i na Kłomie mieliśmy Kodaja, tak? A na Kło mamy Fadera, więc jak dla mnie oni absolutnie nie muszą odmrażać tego Rajoshiego, tylko że muszą dać jakiś znak, który będzie powiązany z tym wszystkim i dlatego Wojtek też wspominał, że wiesz, bo my też mieliśmy nadzieję do samego końca, że te 7 chainów, które ma być, no to jednym z nich będzie Kłom. No i trochę teoria upadła, bo 7 chainów jest zupełnie innych, chyba że, nie wiem, no niespodziewanie się 8 pojawi, nie? Co też nie można wykluczać, no ale teraz ta teoria troszkę leży ze względu na to, że 7 chainów jest innych. No jest też opcja taka, że faktycznie przerzuci na przykład Osakę na tą, która jest na portfelu, przerzuci z Ethereum, przerzuci na Kłoma, i na Kłomie to spali, no to też by było i dla jednego projektu bullish, i dla drugiego cholernie bullish, i wiązałoby się z Rajoshim, tak, bezpośrednio. I myślę, że w ten sposób jakoś bardziej znak muszą dać, niż odmrażać po prostu tą postać, nie, bo to, ile LARPów się pojawiło, to ile do tej pory się pojawia gdzieś tam, wiesz, narracji, że oto od Rajoshiego, tamto od Rajoshiego, nawet to konto na Telegramie, które było zhakowane tam, nie, No to też tam bałagan był zrobiony, więc nie wiem, no dla mnie to by było więcej szkód niż pożytku, jakby to odmrażali gdzieś tam. Super wiadomości, Unprofit Again. Wojtek, coś masz do dodania? Ja uważam, że no co, na pewno też odnośnie blockchaina, no to takie, znaczy to teraz się śmieję, że róbcie screeny, ale ta teoria dzisiaj mi po prostu przyszła do głowy, że to była jedna z najlepszych opcji na powiązanie tego wszystkiego, czyli właśnie transfer Osaki na Kłoma. No bo to by dało nam kompletne powiązanie wszystkich tych projektów. Ale uważam też, że osoba albo grupa, która się nazywa Rajoshi, ma łącznie 2 pociski w broni, tak? Które muszą być bardzo precyzyjnie wymierzone, w odpowiednim czasie użyte i jest to właśnie jedna. Myślę, że zobaczymy jedną, max 2 aktywności na blockchainie z walleta Ship Deployera oraz max 1 tweet jako Rajoshi Research, bo szczególnie po tym, co nie wiem, chyba dzisiaj albo wczoraj fejkowe konto na Telegramie, które odpaliło sobie projekt i zajumało ponad 100 Ethereum, no to tu już mamy spalone po prostu to samą po prostu postać Rajoshiego. Mimo wszystko ten smród będzie się ciągnąć. Wojtek, ale to w końcu na tym LBP on wrzucił potem to do liquidity, czy to zajumał i siema było, bo ja nie obserwowałem tego. Sam odpalił projekt, tylko liquidity jest na poziomie chyba 10 tysięcy albo 9 tysięcy w tym momencie. Aha, czyli wrzucił 10 tysięcy do liquidity. Dokładnie. A jest zajumana. A resztę, okay. Całą resztę przepindolił już pewnie i się cieszy. Okej. Okay. Nie, bo tam taki wątek, tam chłopaki pisali, że no niby ta ATH na Osace teraz jest, ale że takie, że nie było żadnego tam wystrzału, bo inne projekty mogą porobić w tym czasie dużo więcej i w ogóle tak, no ja się zgadzam jak najbardziej z tym, bo w czasie, kiedy, no zobaczcie na przykład tego Bonka całego, nie? Trochę leżało, bo on tam leżał chyba od 22 roku nawet i miał swój wystrzał, tylko że no, najwyraźniej stwierdzili, że to jest czas, kiedy oni mogą być jakby, o Jezus, na ustach każdego, na zasadzie, że nikim się nie wknoci tam w robotę, bo jeżeli wystartują 3-4 projekty mimowe naraz i one będą biły, to ta narracja się rozwodni
I wydaje mi się, że tutaj no, możemy troszkę poczekać, chociaż no, nawet na te ETF-y na Ethereum, nie? I to da mocny sygnał po prostu, że te pieniądze będzie można po prostu pakować gdzieś tam w ten marketing, nie? Bo jak zauważycie sobie, no to te wallety, które skupują później, na zasadzie jest zrzut na przykład, tak jak był ten zrzut dwa razy po 90 czy po 100 tysięcy dolarów i potem były spore odkupy tego, no to są świeże wallety. I jak wejdziecie sobie, spojrzycie, no to są wallety nie dość, że świeże, to te wallety mają po jednym tokenie i to jest Osaka. I to jest tak, że one wcześniej dostały fundusze z giełdy, nie wiem, pół godzinki wcześniej, czy 15 minut wcześniej, nie? Także to, no, to nie jest tak, że to już tysiące razy powtarzaliśmy, nie? Że przyjdzie sobie Kadabra, Kamil czy Mentos, wrzuci sobie, nie wiem, raz kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt koła dolara i my wykres będziemy pompować, bo tam jest zbyt duże liquidity, żeby zwykła osoba taka jak my mogła to zrobić, nie? Tak, to są zupełnie niezbędne informacje, nawet na kolejny update. Dość interesujący temat, to jak tutaj ktoś pisze, czy Osaka jest na giełdach, no nie jest na giełdach jeszcze i na to przyjdzie czas. To jest, myślę, też odpowiedni start, jak tutaj jesteśmy, czy Shiba była też takim researchem, przecież Shiba była ciężko zrobić research, tak, to było coś też nowego. Tak, czekamy na Binance, do Binance, Red Binance, kto tyle wytrzyma, to też jest, to jedynie chyba tak, może nasz wallet. Ktoś zadał pytanie, czy Osaka wchodzi na jakąś giełdę, na jakiś CEX, bo random jakiś tego nie kupi teraz. Powiedz jakiemuś Jankowi, by na Uniswapie to ogarnął. Nie, no tak, no to właśnie o to chodzi, nie? Że tak naprawdę, wiesz, Janek Kowalski, przypadkowe nazwisko, przepraszam, kupi dopiero Osakę na CEX-ie, jak będzie, tak? I ktoś tam nawet przytaczał historię od nas z grupy, że on siedział w Shibie i poleciał gdzieś tam na wakacje, a siedząc na basenie słyszał dwójkę Polaków, która gdzieś tam gadała, masz tą Shibę? Słyszałeś o tej Shibie? Wtedy ta ulica wchodzi, nie? Ta chłopak był już po zrzutach swoich, także no największa horda tych ludzi rzuci się po listingach, a no i ja twierdzę, że znaczy tak, no to jeżeli to ma być tym, o czym mówimy, no to listingi będą, no prędzej czy później się pojawią na 1500-1900%, tak? Nie wiem, od którego się to zacznie, no na pewno nie od Binance'a, ale będą, no na pewno będą, tylko no nikt ci tego wcześniej nie powie, absolutnie nikt ci tego wcześniej nie powie, bo to tak działa, no i tyle, no to tak działa w przypadku każdego jakby meme tokena, gdzie te informacje tak naprawdę dostajesz na strzała tak zwanego i to się po prostu dzieje, tak, żeby wywołać jak największe zamieszanie, żeby wywołać jak największe FOMO. No i jeszcze możecie sobie przy okazji, bo o tym też nikt nie mówi, zwrócić uwagę na token COK, prawie jak koc, tylko w drugą stronę COK, COQ. I to jest token, który ja zauważyłem, kurczę, też jakoś na początku w ogóle, bo Space Dan na czacie Osaki miał to u siebie w profilu i na zdjęciu profilowym, jakiś kogut, kurczak, nie wiem, i zacząłem się temu przyglądać, no i to wystrzeliło. Tylko zauważcie, że tam też nie ma Binance'a jeszcze. Nie wiem, mój znajomy w tym siedział. Nie wiem nawet, jaka największa giełda tam jest. W każdym razie oni są po listingach. Binance'a jeszcze nie ma i zwróćcie uwagę, że jest LP zrobione do tego tokena na Osace. Jako jedynego tokena. I te update'y, które były robione na Twitterze Osaki teraz, tam pojawiają się takie filmiki śmieszne i w ogóle, to tam też biegnie jakaś dwójka ziomków po polu i tam się, nie wiem, kochają czy nie wiadomo co no jednym z tych gości, który tam leci, no to ma tego, ten logo tego tokena na sobie i obok jest Osaka. Także wydaje mi się, no jestem przekonany wręcz, że to mogły być gdzieś tam podobne osoby przy tym kurczakowym tokenie. Tak, tutaj Diego Czelo podsyła.
ten token na Telegram. I tak jak wspomniałeś, jest to para między innymi do OSAK i właśnie na materiałach Market Cap. No właśnie tutaj poszedł na ten 100, no ale de facto, jeżeli ma zrobić też dobry wyczyn, to dość wcześnie. No ale nie tak jeszcze wcześnie, jak jeszcze mam możliwość OSAK Black Sheep. Pytania do Amprofiego. Macie okazję, panowie, panie i wielebnego Wojtka, mega wąż. Myślę, że często takich okazji nie będzie na live. A może Kadabra? Jeszcze temat. Dlaczego o Ja już w wywaliście sumie tak? wszystko powiedziałem, co chciałem. Tak szczerze mówiąc. I rozumiemy, No, że odnośnie dokupujesz tego KOM i... Osaka. A odnośnie Osaka to kupię. A KUOM to mam wrażenie, że chyba dokupię jeszcze troszkę, bo tam jest fajna cena, nie? Także powiększę paczkę. Bo tu widzę, jak się tak oddali mocno wykres. To tutaj mamy, zaraz zobaczymy. No tak realnie można przyjąć, że mamy 214 dni w tym samym miejscu praktycznie, nie? Tak, no tam mi się wydaje, że już no naprawdę długo na to nie powinno przyjść czekać, nie? Już naprawdę ta cena to tam szoruje dno od bardzo długiego czasu. No Shiba A tak z miała tak. ciekawości, wy macie dużo, powiedzmy, procent swojego portfela w tych tokenach powiązanych z Krukiem, z Rajoshim. No ja osobiście mam dużo, no. Ja mam dużo. Ale tak procentowo to ile jest portfela? Myślę, że to jest ponad 80% nawet, no. Ile? Ponad 80%. Kurczę, to nie jesteście obiektywni wtedy, nie? U mnie No jak sekta, to 79. sekta, nie? Kurczę, Wiesz, to dużo. Kowal stwierdził, że na śniadaniu, że Kamil, no to tak o kawie mówi, bo ma torby i trzeba pompować, nie? Tylko się trzeba zastanowić, kto to może spompować z Polaków, no. Śmieć. Jarząbek. Wiesz, Kadabra, jakbyś, no właśnie, dobrze wiesz, jakie tam połączenia są na blockchain czy Handler's Dream, ale no jakbyś się tutaj właśnie, może dołączysz na polską grupę OSAK, to kolejna grupka do wiadomości czytania, czasu, oczywiście z różnych informacji, ale no mając takie informacje, jakie tutaj chłopaki zbierają właśnie, plus te wcześniejsze info, to może być ciekawa karta naprawdę w tym bulranie. Tam ktoś pytał o SHIB, czy taki research był robiony, no ciężko było taki research robić na SHIB, bo teraz mamy te wszystkie bardziej podkładki, jest łatwiej i postaci, i blockchain. Na SHIB no to nie było nic tak naprawdę. Nie było, no to jedynie sucha wiara zostawała, tak? Jakaś. No, mocne przyglądanie się osobom, kto to Sobie bardziej są aktywni, tak, wyszedł jak. i w który ludzie wchodzili, bo zobaczyli go na Reddicie czy gdzieś. No i dlatego Jest tu przykład jesteśmy. takiego gościa w ogóle. Tak, jest przykład takiego gościa na YouTubie, nawet wywiad z nim znalazłem, jak sobie tam gdzieś podrzucałem. Możecie sobie wbić, to na pewno znajdziecie. I gość z 8 koła dolarów zrobił 5,5 miliarda. Tylko to był gość, który kupował Shibę chyba 2 dni po jej wyjściu. Więc no nie chce mi się wierzyć, że to nie był w jakiś sposób insider z tego względu, że w ogóle nie wiem, kto wiedział o Shibie, nie wiem, 1-2 dni po wyjściu tego tokena. No, o tym się kompletnie wtedy nie mówiło, tak samo jak nie mówiło się 1-2 dni po wyjściu o Osace, tak, gdzie był do odebrania, do sklejmowania airdrop dla osób, które sprzedały wcześniej Shibę. A no też ludzie gdzieś tam wchodzili na Osakę, na Global i narzekali, że kurde, sprzedałem Shibę, a to pominąłem. No tylko trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tak naprawdę może niecały procent
ludzi odebrało ten airdrop, bo 99% po prostu tego airdropa nie zostało wybrane. Znaczy jeszcze tylko co do Shiby i nie było różnicy, czy kupiłeś 2-3 dni po starcie, czy 2 albo 3 miesiące po starcie, bo cena właściwie była na tym samym poziomie. Oni tam po tygodniu, chyba maksymalnie z tego co kojarzę, wyrąbali to wszystko do góry nogami, a więc nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło i żartowaliśmy sobie, że na Osace może być tak samo, ale potem no na logikę jakby plus to, co tam Mephisto pisał, nie? Że będziemy szli falami, no to zupełnie gdzieś tam odpadło. Ten minus, event minus 99%. W każdym razie to było tak, że oni tydzień po, w pierwszym tygodniu strasznie, znaczy no jak na świeży token, no to nawalili strasznie dużo transakcji. A potem przez okres całego sierpnia aż do początku stycznia tych transakcji nawet nie było połowy tego, co zrobili w pierwszym tygodniu. A potem od 1 stycznia do 31 no stało się, co się stało, nie? I co ciekawostka, to samo było na Kuomie na początku. Dlatego ten wykres na dzień dobry wygląda tak, a nie inaczej. Tylko na Shibie było bodajże, ja teraz pamiętam, 6 tysięcy chyba transakcji w pierwszy tydzień. To na Kuomie było, albo może nawet 8, a na Kuomie było około 3,5 tysiąca w pierwsze 3 dni. A potem było 4,5 tysiąca transakcji pomiędzy sierpniem a styczniem, z tego co chyba widzieliśmy. No i od stycznia, od 1 stycznia do 31 nagle zrobiło się 18,5 tysiąca transakcji, więc jak właśnie chłopaki tam na, jak ktoś nas słucha z polskiej Osaki i mówią, że no to ATH, no to niby ATH, ale to tak nie wzrosło, no to to się tak naprawdę może stać w każdym momencie i nie jest to, wiecie, no zależne od nas tak naprawdę. Ktoś chce zabrać głos, tak już dobrze, że Kadabra piszesz. Token. Słuchamy, raz, dwa, trzy. Halo, siemka. No hej. Tak, słuchamy. No ale jest oddany głos, a więc okej. Okay. Tak, dlatego Qom dla mnie to jest dość wciąż niedoceniony projekt przy obecnym market capie jako Layer 1 jeszcze i wciąż jest ta okazja, uważam, na skup, ale też jest wątek, no skoro mówimy o Osace, to co wybrać, tak? To jest znowu kusząca Osaka. Trzy historie. Teraz co chciał tak. Zabrać głos, to on wyszedł, czy co? Jako słucha jest, więc... Ma możliwość głosu, ale ha, został wyciszony sam. Górze, jeżeli zacznie mówić, to ma możliwość. Halo, halo. Słychać mnie teraz? Tak, słuchamy. O, teraz trybi. Chciałem tylko zapytać, według was warto mieć każdy z tych trzech tokenów? Chociażby, nie wiem, tam po 100 dolców wrzucone? W każdym jest taka nadzieja? To odpowie, panowie. W moim przypadku, no to jak masz taki kapitał, to myślę, że Osak najodpowiedniej. No, rozumiem, no spoko. No, ogólnie możesz sobie... Ja sam na Kuoma się czaję już bardzo długo i Kuoma jeszcze nie mam tak naprawdę. I za każdym razem, co Kuoma mam dorzucić, to dokupuję Osakę. Więc... powiem w ten sposób, że no tak naprawdę, nie wiem, w Kuomie na spokojnie, w O no też na spokojnie, w Osace jak najbardziej, nie wiem,
Phuket jest teraz trochę spompowany ze względu na to, że tam jest bardzo duża ilość tokenów zablokowana w stakingu, więc w kwietniu może się okazać, że będzie zrzut albo go nie będzie, nie wiem, to już musisz sam decyzję podjąć. A jeśli chodzi o kawa, no to ja osobiście nie mam ze względu chociażby głównie na wysoki market cap tam, nie? Więc tam się, kawu dla mnie ogólnie najmniej po prostu ta narracja to wszystko do mnie przemawiało, dlatego na to w ogóle nie zwracam uwagi. Kłoma jak najbardziej, Osaką to takie trzy tokeny, w które ja bym gdzieś tam obecnie starał się uderzać. No, rozumiem. Kawy jakoś też mnie zbytnio nie przekonał, ale kupiłem kiedyś Osakę i już widzę, że tam chyba 60% prawie zrobiła u mnie w portfelu. I właśnie zastanawiam się też teraz, jakby będzie jakiś wolny kapitał, żeby kupić po prostu Kłoma i bo narracja wydaje się bardzo ciekawa. No, z tego co słyszę, jak tutaj oglądam te wasze filmy i te rozkminy, no to może być ciekawie, jeśli to wypali, nie? Tak, no osobiście uważam, że Kłom i Osak zrobi te wzrosty największe. Nie wiem jak no to też trochę śmiesznie, bo mam, a Kłoma nie i mówię, że Kłom może zrobić, tak, według mnie Kłom może zrobić jeszcze większy, znaczy jeszcze, no może zrobić większy wzrost, dużo większy od O. I Kłom i Osak będą tymi tokenami, które mogą tych X-ów zrobić najwięcej, no ale to tylko moja opinia, nie? Rozumiem. No właśnie o to też się zapytać, jak tak spekulujecie, no ile można tam X-ów, ile to strzeli, na przykład? Jak zacznę mówić, to mnie do wariatkoła, wiesz, sadzą tutaj, także nie Wojtek. Mamy taką niepisaną... Ale to strzelacie, że powyżej 10 koła procent? Nie, a 10 koła... Nie, 10 koła procent, to czekaj, to jest przez ile? Nie, co ty, to przesadziłem, sorry. Ale mówię, no 100, 100x, 1000x, 10 000x? 10 000% mówisz, to jest 100x, tak? Tak. Nie, no to na rozgrzewkę, wiesz, Osak. Tak, no Osak i... Czekaj, Kłom i Osak, no to razy 100 to na spokojnie, możesz sobie liczyć i nie wiem, no jeżeli się pomylę, to po prostu nie wiem, no przeproszę was tu wszystkich, zamknę Twittera i tyle, i sobie odejdę, nie? I będziemy odwiedzać tak naprawdę wiele do stracenia. Albo tak, no z tymi, w pokojach bez klamek, nie? Jeśli chodzi o kawa, no to nie, no to bym się nie spodziewał ze względu na kap, ale nie wiem, tam się też dużo może zdarzyć, bo nie bez powodu też te największe wallety na pierwszym miejscu mają Osakę i często na drugim miejscu mają albo kał, albo kłoma, nie? Jeśli chodzi o no to Fader gdzieś tam sypnął na czacie, że będzie razy 3,69, nie? No ale no to taka symbolika już bardziej, więc chociaż w sumie tam ktoś przeliczył, że razy 3,69 z tego kapu, który był wtedy, wychodziło, że to będzie 1 cent, nie? No to nieźle. Na relacyjnie by się zgadzało, ale no nie, tam też jest, wiesz, na O jest bardzo duży, wiesz, potencjał wzrostowy ze względu na to, że no wszystkie znaki na ziemi, na niebie mówią o tym, że to będzie ten korelator, nie? Że to będzie wyrocznia tak zwana, ten oracle dla innych, dla stablecoina, nie? A widząc po tym, co zrobiła Osaka, że poszła multi-chain, nie? Że jest omni-chain, no to ja bym się nie zdziwił, jak O mogłoby być multikorelatorem jakimś. Nie wiem, czy to z technologicznego punktu widzenia jest możliwe. Wydaje mi się, że może tak, ale jeszcze czegoś takiego nie widziałem, nie? No i zależy też, wiesz, no bo na tym, na QOC, na tym naszym całym ekosystemie, no to tak naprawdę jedynym stablem, jaki może być, no to jest QUSD, bo nawet na testnecie Kłoma QUSD tam było, więc myślę, że korelator byłby dla QUSD, ale no jest też to SHI, nie? Tylko że SHI byłoby na Shibarium. No i gdzieś tam nasza insiderka Sara wspominała o tym, że może być L1, L2, więc być może O kontrolowałoby i jednego, i drugiego stable'a, nie wiem. No wiesz co, bo
powiedziałeś przed chwilą, ale że tam kruk tak średnio, ale w sumie kruk był pierwszym tokenem wypuszczonym, nie? Nie, kłon był pierwszy. Kłon był chyba pierwszy. Akumulator był pierwszy? Tak, był w marcu chyba był kłon, potem w kwietniu był kał i w maju było o, jeżeli się... Jesteś on profi, halo? Tak, 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 jestem, słuchasz mnie teraz? Tak, tak. No, cięło ci mikro właśnie, mówić pod koniec. A nie, wiesz co, mówiłem, że na początku w marcu było kłom chyba, 16 albo 17 marca, potem w kwietniu było kał, a w maju było o. I jeżeli się mylę, to żeby mnie ktoś poprawił. Wiem, jak to była rocznica w kwietniu, na pewno Handers Dream, ale chyba po Handers Dream był kłom. Chyba był w maju, ale trzeba zobaczyć na kontrakt. Jesteś przekonany, bo wydaje mi się, że kłon był pierwszy. Natomiast kłon wyszedł chyba wcześniej mimo tego. To nie było tak, że chyba rok wcześniej jeszcze wyszedł kłon mimo tego, tak? Tak chyba jeszcze było. Nie, 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 nie. Jest po miesiącu różnicy między każdym miesiącu, tak. Z tych projektów i pierwszy był okay, właśnie kłon, tak. Później był kał i na końcu było o. Czyli o było w maju. W takim razie, tak, tak, ale w maju było dodane na, w sensie liquidity no, było po dodane, tego, bo tak. Sama zbiórka już była miesiąc wcześniej, w kwietniu. Czyli marzec, kwiecień, maj, okej, okay. Nie kwiecień, maj, czerwiec, ma, okej. Okay. Okay, ale jak w sumie ten Shiba Predator, nie, ma być L1, no to teoretycznie to powinno największy wynik zrobić, nie, market cap. Tak, tak, niby z tego tak. Całego... Niby tak, ale no ostatnio nie wiem, czy był jakiś w ogóle projekt taki, nie wiem, który faktycznie jest technologią i o którym było głośno, czy ostatnio raczej bardziej się przebijają i tak te memy i to one robią największe pieniądze. No wiesz, Wojtek, no to czy to będzie, wiesz, technologią, czy będzie czym, to tak naprawdę zależy od kasy tam, która będzie, wiesz, wbita, nie? I dokładnie o tym wiesz, nie? A no jeżeli miesiąc po miesiącu było to dodawane i kłom tak naprawdę był pierwszy, no to też jakby wydaje mi się, że to, co było pierwsze, może faktycznie ten wzrost zrobić największy. No tak mi się wydaje, że no ten kłom może ten wzrost zrobić naprawdę najwyższy, nie? No i ze względu na niski po prostu cap, gdzie na O ten wzrost może być najszybszy i najbardziej dynamiczny ze względu na to, że po prostu jeżeli to będzie korelator do stable'a, to tam musi być peg ustanowiony, nie? Więc tak naprawdę to nie będzie jakiegoś tam... nie wiem, rajdu czy coś, nie będzie jakiegoś tam wchodzenia na ATH, tylko tam będzie ten klik, o którym nasza koleżanka znana pisała na czacie, nie? Więc to jest duża przewaga dla O według mnie, bo tam ten wzrost faktycznie może być taki, że pójdziemy spać, obudzimy się i z łóżka się człowiek gdzieś tam stoczy, jak chłopaki, którzy widzieli ten glitch na CoinGecko, nie? No i tak. Ale poczekajcie, bo w sumie O ma, czekajcie, bo Shiba Predator ma 15 milionów, tak? Market cap, a O ma ile? 7-8 chyba to realnie. 8? No to jest dwa razy mniejszy tylko, nie? Tak, tak, jest dwa razy mniejszy. Z tym, że jeśli chodzi o wzrost kłoma, no to on może być, nie wiem, no nie powiem organicznie bardziej, może to wyglądać bardziej organicznie, nie? Na zasadzie, że on będzie po prostu, wiesz, mainnet zostanie wypuszczony, zacznie gdzieś tam, będzie gdzieś tam zaliczał sobie korekty po drodze, nie? A O może mieć taki wystrzał, jak miało Spell Token, czy MIM? Nie, Spell Token chyba, nie, tak, Spell Token. Gdzie po prostu, wiesz, masz strzałę w górę na 3,5, nie wiem, 3,5 miliarda chyba tam było, coś takiego, na 3,5 miliarda, to wiesz, to się stało w ciągu, nie wiem, jednego, dwóch dni, wiesz, nie? Co, to spell... gdzieś tam musiałoby być na zasadzie... Znaczy spell, nie wiem, czy nie było chyba 4 tygodnie, ale to on może miał inną przygodę. Chyba 4 tygodnie były pompy, no ale może to być na tym kliku, to jak mówisz.
Ale może źle mówię, ale z tego co kojarzę, to był też taki okres chyba czterech. Mimo tego, właśnie to co mówimy, na ten klik, który ma nadejść. A też Sara, która wspomina, że jednak to kłom zrobi cię najbardziej bogatym, fucking rich, tak? I to też jest zbój na wyobraźnia, gdzie te pieniądze zainwestować. No muszę się zastanowić, żeby jednak chyba w tego kłoma coś wrzucić natychmiastowo, okay, bo... Wam powiem jedną rzecz, bo dla mnie z punktu widzenia takiego na przykład gościa, który by kompletnie nic o tym nie wiedział, ale by przeanalizował wszystko od początku, nie? To mi się nasuwa jedna myśl głównie, że bardzo dużo ludzi, którzy weszło na początku w te tokeny, to oni do dzisiaj w ogóle nie ruszyli nic z tego, nie? Cały czas trzymają. Oczywiście, że tak. Jest taka jedna osoba, która, no tak, jak najbardziej. Bo to wystarczy portfele przerzucić na Etherscanie, to widać, że ci ludzie kupili gdzieś tam na początku i sobie to leży i tyle, nie? To też można powiedzieć, że nie ma tej pump and dump, jak na innych projektach. Tu jest jednak ta fala taka wyczekiwania, tak? Wykruszenia tych rąk. To też taka jest jak... Nie, no wiesz, Kamil. Kamil, kurczę, tam już się nie da bardziej wytrzepać, no. Nie, ludzi. Już próbują, tam, próbują. Co tak. Zostało, to zostało. Ludzie nawet skupowali te jak kłom zdelistowany został. To była też okazja. No, dokładnie. Tak, a Sara mówiła dzień wcześniej. Tak. Chyba ktoś tam pytał, że it's time to go to moon, a ona odpisała it's time to buy the deep, nie? I jeśli jesteś mądry, to wykorzystasz. No i to był moment dobry na wykorzystanie w sumie. No bo to się tam ocierało o 12,5 miliona kapu, nie? Wtedy. No tak. No ładnie tam wszedł ten dip wtedy. Jak zejdzie niżej, to doładujemy, ale chyba nie zejdzie. Już raczej nie. Niestety nie ma tam z czego spadać, mówiąc wprost. Już jedyne co, to by ktoś kolejny musiał zwątpić po tak jak teraz prawie na, dwóch latach. Na OSAK, co? Deep 30% nie ma, tak? No ale ten wykres to też jest strasznie, nawet na interwale tygodniowym, miesięcznym na OSACE, to jest bardzo już taki na, no czas na tą korektę jakąś, tak? A jednak no, trzymają. Wiesz, jak ten wykres... To jest tak, że no nie wiadomo, czy tam je, wiesz, bo 30% ktoś tam, ja pisałem nawet, nie, że trzeba uważać na to, że się ta farma kończy, no i tam był dip 30%. Ktoś tam pisał, kurde, czekałem na zrzuty i w ogóle i nie było, nie, kurde, 30% dipa było, chłopie, nie, kurczę, bez przesady. Tym bardziej, że jak Mephisto pisał, że będziemy szli falami, no to wiesz, można sobie gdzieś tam mówić na zasadzie, że no ta narracja, sekta, nie? No spoko, okej, okay, rozumiem jak najbardziej, bo ja też do końca, ja się staram być obiektywny, nie? Ale też na pewno do końca żaden z nas obiektywny tutaj nie będzie. W każdym razie, no jak sobie zoom out zrobisz na tym wykresie, no to kurczę, to wygląda jakby to było, wiesz, zmanipulowane w 100% gdzieś tam. No. No nawet sam wykres O jak wygląda, tak? Gdzie taki jakby wykres, może jest taki wykres podobny gdzieś, no. Też sterowany, że tak powiem. Live będzie na YouTubie na pewno jutro do odtworzenia. Tak, okej. Okay. Czy coś jeszcze panowie macie pytania, czy też... od siebie. Ja myślę, że zadam też potem, jak chcecie panowie, Amprofi i Wojtek, pytania od community na wtorek. Może to wybierzemy coś, jeżeli się takie owe pojawią do was. To myślę, że warto. No myślę, że możemy tak zrobić, to no my też po prostu będziemy mieli czas, jeżeli czegoś nie będziemy wiedzieć, żeby coś zweryfikować. No, myślę, że to będzie dobre rozwiązanie i jutro taki komunikat, chociaż trzeba się przygotować, bo de facto dla mnie osobiście CAD jest mało znany do zapoznania się jeszcze bliżej technicznie pod tym kątem, więc myślę, że też uzupełnimy się wzajemnie. Dobrze, kończmy tą mszę, pisze Lobo, a więc myślę, że zakończymy, tak? I jak będzie chętny live kolejny raz, to w
w miarę możliwości będziemy się pojawiać. To co, panowie, dziękuję wam, Kadabra, wszyscy.